korupcja to jest pewien ruch, to jest pewien ogród, ale jak ktoś czytał to po łacinę, re, ten przedrostek re, proszę Państwa, to jest ruch do tyłu. Chciałbym zainaugurować nasze jesienne spotkania, które, jak planujemy, będą się odbywały co dwa tygodnie. Dzisiaj naszym gościem jest pan dr Jan Przybył, którego... A tematem spotkania będzie problem. Czy Polacy są narodem rewolucjonistą? Skąd ten tytuł? Czy Polacy są narodem rewolucjonistą? A bo ten tytuł wziął się stąd, że ja akurat zawodowo od lat siedzę w wieku XIX. W wieku XIX, kiedy mieliśmy całą masę różnych wystąpień rewolucyjnych w całej Europie. Zwłaszcza koło połowy stulecia, tak lata 30, lata 40 XIX wieku, to rewolucja za rewolucją. Rewolucja w Wiedniu, rewolucja w Berlinie, rewolucja w Warszawie. Tak, to co my nazywamy powstaniem listopadowym, proszę zobaczyć do pamiętników, do korespondencji z epoki, wszyscy nazywali rewolucją, nie żadnym powstaniem. Ochnacki mówił, nasza rewolucja. Wszyscy mówili, nasza rewolucja. Seweryn Goszczyński, Belwederczyk. Wszyscy mówili tylko rewolucja, rewolucja, rewolucja. Biskup Williamson, tradycjonalista, tłumaczył słowo rewolucja. Rewolucja to jest pewien ruch, to jest pewien ogród, ale jak ktoś czytał to po łacinę, re, ten przedrostek re, proszę Państwa, to jest ruch do tyłu. To jest ruch do tyłu. Z tego rewolwer pochodzi między innymi, bo to się coś tam obraca, ale rewolucja to jest ruch do tyłu. Ewolucja to jest ruch do przodu. Rewolucja to jest ruch do tyłu. Rewolucjoniści, patrzcie, jak złodzieje słów podmieniają znaczenie słów. Wprowadzają chaos semantyczny. Rewolucja ma się wszystkim ludziom kojarzyć z czym? Z ruchem postępowym, czyli dokładnie odwrotnie do znaczenia tego terminu. Prawda? Rewolucja znaczy cofanie się, a oni chcą, żeby rewolucja znaczyła coś. I tutaj następne słowo się pojawia, słowo wytrych. Cały wiek XIX, ale i część XX znaczna. Postęp. Postęp. Rewolucja ma nieść postęp. No widać. Bo oni się tak za bardzo nie przykładali do nauki, do szkoły pod górkę było, bo słowo rewolucja jest cofaniem się, no to gdzie tu mowa o postępie? No. Ale według nich rewolucja to jest postęp. Tymczasem, jak zauważymy, w każdym jednym przypadku, co wyrasta z rewolucji? Jeżeli rewolucja nie jest stłumiona, no tak jak nasze polskie powstania XIX-wieczne, nazywane rewolucjami. Jeżeli rewolucja nie jest stłumiona, to się przeradza w co? W zamordyzm jeszcze gorszy od tego, co było przedtem. Jaka była Francja przedrewolucyjna? Ile było przestrzeni wolności? A ile było we Francji rewolucyjnej tej wolności? To nie Ludwik XVI, to nie Ancien Régime, jak mówiono, wprowadził dowody osobiste, dowody tożsamości, ale rewolucja francuska. Mało tego, że każdy musiał mieć dowód tożsamości, musiał mieć zaświadczenie, że jest lojalny wobec rewolucji. Bo jak go gdzieś tam dorwały jakieś brudasy niedogolone, prawda, na ulicy we frygijskich czapkach, to mógł stracić głowę, jeżeli nie miał takiego dokumentu. Film Przedwiośnie. Znamy taką scenę. Elegancko ubrani panowie, elegancko ubrane panie przechadzają się spokojnie i nagle wjeżdżają ciężarówki z jakimiś obdartusami, brudasami, którzy strzelają do wszystkich, a potem nieboszczykom jeszcze, jak nie mógł pierścionka z palca zdjąć, to palec uciął nożem, prawda? To jest rewolucja. Rewolucja, jeżeli nie jest stłumiona w zarodku, zawsze kończy się reżimem, zamordyzmem, totalitaryzmem. Każda jedna rewolucja. Czy Polacy są narodem rewolucjonistów? W XIX wieku zdecydowanie powiedziano by tak. W XIX wieku. Ale znowu ten
termin Polacy. A kim są Polacy? Kim byli Polacy w XIX wieku, kiedy rzeczywiście Niemcy nazywali Polaków Sturmvögel der Revolution. Te burzyki, takie zwiastujące burze, rewolucji. Tak nazywali Niemcy Polaków. Bo wszędzie, na każdej możliwej barykadzie XIX-wiecznej w całej Europie, od Warszawy przez Berlin, Wiedeń po Wenecję, Polacy byli oczywiście w pierwszych szeregach. Za waszą i naszą. Myśmy latali jak te głupki, za ichnią, za naszą nikt nie chciał. Kazimierz Perrier, premier Francji, kiedy rewolucja listopadowa trwała, były debaty, czy pomóc Polakom, czy nie pomóc. Ulica Paryska domagała się pomocy dla Polaków, a Kazimierz Perrier powiedział, złoto i krew Francuzom należą do Francji. A 100 lat później powiedziano, że Francuzi za Gdańsk umierać nie myślą. Historia się lubi powtarzać. Rewolucja, 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 jeszcze raz rewolucja. Mieliśmy takiego człowieka, Ludwik Mierosławski się nazywał. Proszę Państwa, w ilu on rewolucjach brał udział? To był zawodowy rewolucjonista. Poznań, Berlin, Wiedeń, gdzieś tam, wszędzie Mierosławski był. Wszędzie. I wszyscy kombinowali, prawda, już tu knują kolejne powstanie, Mierosławskiego ściągnąć, generałem go zrobić. Dyktatorem powstania, bo to doświadczony rewolucjonista. No, czy Polacy są narodem rewolucjonistów? Polacy w XIX wieku to było około 12% populacji. 12%, no, może do 15%. To była szlachta i inteligencja, która się zrodziła ze szlachty, tej wywłaszczonej, zubożałej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak, ta najstarsza polska inteligencja, to jest pochodzenia szlacheckiego, potracili majątki, no, musieli czymś się zająć. Ciekawostka taka dygresja. Polacy w Cesarstwie Rosyjskim, Polacy pochodzenia szlacheckiego, ci, którzy potracili majątki, pootwierali pierwsze zakłady fotograficzne w Cesarstwie Rosyjskim. Od Petersburga, prawda, przez Warszawę, aż do Chabarowska, gdzieś tam. Polacy właśnie. Kamieniec Podolski, słynny. Tam, gdzie pan Wołodyjowski biedny zginął. Pierwsze zakłady fotograficzne. Polacy pootwierali. Kolekcja fotografii starego Kamieńca i okolic Michała Grejma jest w Łodzi, w zbiorach specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Tak. I przyjeżdżali teraz, jak odbudowują starówkę kamieniecką, to przyjeżdżali skany porobić sobie, żeby po prostu wiedzieć, jak te budynki wyglądały. No bo konserwator powiedział, co w środku, to mnie nie obchodzi, ale fasada ma być taka, jaka była, prawda, kiedyś. W każdym razie to taka dygresja, ale to było około 12-15% ludzi, to byli Polacy, a reszta co to było? Ciemna masa, w dużej mierze niepiśmienna. Chłopi w wielu częściach Polski, zanim ruch narodowy zaczął coś tam z nimi robić, pracować nad nimi, nad ich świadomością i tak dalej, to co mówili? Jakie my Polaki, my cesarskie. Polak dla takiego chłopa pańszczyźnianego to był ten dziedzic. I ten chłop mówi, co, ja pójdę tam na jakąś ruchawkę, u dziedzica tam coś knują, spiskują, ja pójdę za nich walczyć, będę krew za nich przelewał i tak samo będę tyrał gdzieś tam pod Badem, na polu, pod Badem Karmowego. I chłopi się nie garnęli. I Karol Liebelt, demokrata, a jakże, zaraz do tego wrócimy. Karol Liebelt napisał taki traktat o miłości ojczyzny. I tam napisał coś bardzo ważnego. Człowiek bije się, jest gotów poświęcić życie za coś, co do niego należy. Jaki interes ma chłop, żeby walczyć gdzieś za jakąś abstrakcyjną dla niego Polskę, abstrakcyjną, jak on gdzieś tam, prawda, jest pańszczyźnianym, folwarcznym i tak dalej, i tak dalej. Powtarzam, w Cesarstwie Rosyjskim pańszczyzny zniesiono dopiero w okresie powstania styczniowego. Austriacy znieśli pańszczyznę po Wiośnie Ludów, właściwie tak pod koniec Wiosny Ludów. No Prusacy najwcześniej akurat znieśli. Ale Liebelt mówi, jaki interes ma chłop, żeby szedł gdzieś tam walczyć za jakąś Polskę, która dla niego jest abstrakcją. Za jakiś kawałek, prawda, jakiegoś szmaty,
z jakimś tam haftem, to dla chłopa to jest szmata z jakimś tam haftem, on sobie mógł to wziąć na ulicę, prawda? To dla niego jest absolutna abstrakcja. My mówimy imponderabilia, ludzie tu giną za sztandar, za to, za tamto. Dla przeciętnego Polaka w połowie XIX wieku, znaczy Polaka, no, powiedzmy członka tej populacji zamieszkującej terytorium dawnej Polski, to była czysta abstrakcja. Ojczyzna, co to jest ojczyzna? Skąd się wie, że ojczyzna? Od ojcowizny. Jak nie mam ojcowizny, to nie mam ojczyzny. I Libel mówi, trzeba uwłaszczyć chłopa. Jeżeli chcemy liczyć na to, że mamy liczyć na to, że ten chłop gdzieś tam kiedyś coś tam dla Polski i tak dalej, to musimy najpierw uczynić go właścicielem. Tyle wolności, ile własności. To wtedy nasi wymyślili w Poznańskim właśnie, Libel i inni. Tyle wolności, ile własności. Jak człowiek nie ma własności, nie jest wolny. Marx zauważył, że 90% ludzi nie ma żadnej własności, liczącej się własności. Marx słusznie zauważył, że jeżeli ktoś nie posiada środków produkcji na własność, to jest skazany na harowanie na kogoś, dla kogoś. Polacy dzisiaj nie mają środków produkcji. Zauważmy. Weźmy zakłady łódzkie. Ruina, jedna wielka ruina. Tysiące ludzi pracowało. Tysiące. Takie ogromne zakłady jak Uniontek czy Marchlecki i tak dalej. Ludzie się meldowali, bo był zakaz meldunku w Łodzi. Ludzie się meldowali w Konstantynowie, w Zgierzu, w Aleksandrowie pod Łodzią i dojeżdżali tramwajami do pracy. Do tych wielkich, tych zakładów dzisiaj nie ma. Łódź straciła 200 tysięcy mieszkańców. Najwięcej ludzi pracujących w Anglii podobno z Łodzi pochodzi właśnie. Nie mamy środków produkcji. Czyli co to się sprawdza? Nie mamy środków produkcji, jesteśmy skazani na tyranię gdzieś tam u kogoś, kto jeszcze ewentualnie łaskawie nas zatrudni za taką stawkę, za jaką będzie chciał zatrudnić. Tak? Rewolucja, skąd się wzięły te rewolucje wszystkie? Proszę Państwa, nieoddolnie. To nie robotnicy wymyślili rewolucję. Kto wymyślił rewolucję? A synkowie bogatej szlachty i inteligenci różni, którzy chcieli posad. Posad, tak, stołków chcieli. Ale sami by ich nie zdobyli, bo jak? Lenin powiedział, że gdyby lud Paryża nie miał broni w ręku, to komuna by jednego dnia nie przetrwała paryska. Tak. A tych członków tej komuny paryskiej to była garstka. Oni chcieli coś zdobyć, ale nigdy by nie zdobyli, gdyby nie zrewoltowali tego motłochu miejskiego. Bo co? Bo później, jak już ta sytuacja, no przypuśćmy, że rewolucja zwycięży jak we Francji, to kogo my widzimy tam, na czele tego wszystkiego? Tych dziadów, tych obdartusów, tych różnych, którzy nagle stali się dygnitarzami. Wielki, wszechmocny minister policji Napoleona Bonaparte, Józef Fouché. Kim ten człowiek był? Przed rewolucją. Kim byli? No, ja twierdzę, że rewolucję w dużej mierze dziennikarze wywołują. To nie tylko tym, że tam piszą to, czy tamto i tak dalej, ale to jest ten element, który tak bardzo niespokojny. Patrzmy, Lenin za młodu był dziennikarzem, Marx za młodu był dziennikarzem, Camille Desmoulins, ten, który prowadził ten motłoch na Bastylię, był dziennikarzem. Młody Mussolini był dziennikarzem. Sami dziennikarze. A ilu ma być dzisiaj ojców redaktorów, prawda, różnych? Rewolucja. Właśnie rewolucja. Grzegorz Braun. Polecam jego wystąpienia poświęcone powstaniu listopadowemu. Genialne. Genialne. Zupełnie inne spojrzenie. Ja czytałem niedawno jeszcze pamiętniki Kajetana Koźmiana i on tam opisuje, jak to wszystko się rozgrywało. No tak jak Braun opowiada, pijana tłuszcza dopadła gdzieś tam kasy, prawda, jakiejś rosyjskiej i rozdawano na ulicy ludziom pieniądze. No nie pójdą na to? Kiedy byłem w Stanach Zjednoczonych w telewizji, widziałem rozruchy w Los Angeles, jak murzyni, prawda, zakapturzeni gdzieś wynosili ze sklepów radia, telewizory pod pachą, prawda, gdzieś tam rozbijali sklepy, rabowali. No tak, ale o tym się nie mówi. O tym się nie mówi. Ja pamiętam jako małe dziecko, też to Boże, uj, jakie groby się na mnie posypią, jak to pójdzie w internet. Ale ja pamiętam jako małe dziecko, jak w Łodzi na Górniaku, na takim bazarze,
sprzedawano NRD-owskie koszule w 70 roku z Gdańska, bo parę sklepów rozbito. Skąd się te koszule w Łodzi wzięły? Pytanie, prawda? Przy okazji każdej rewolucji mamy do czynienia z wielkim rabunkiem i z gwałtownymi przemianami społecznymi, bo co? No bo ten, kto był wczoraj dziadem, jak jest dobrze ustawionym rewolucjonistą, może zostać wojewodą. Albo prezydentem, albo Bóg wie kim tam jeszcze. No przecież oni śpiewają. Dziś niczym, jutro wszystkim my. Tak, dzisiaj są nikim, ale jutro chcą być wszystkim. Patrzcie, jaki skok nieprawdopodobnie. Żadnego wspinania się po szczebelkach, skończyć jedną szkołę, skończyć drugą szkołę, coś zrobić, coś czymś się zasłużyć. Nie! Rewolucja wystarczy. Dziś niczym, jutro wszystkim. Dziś niczym, jutro wszystkim. Ja pamiętam takie czasy, jak byłem studentem jeszcze. Jeden z moich wykładowców, no, świeżo był po doktoracie i tak dalej, a to były czasy komunistyczne, zarabiał mniej od pani Wandzi, sprzątaczki, która miała jakąś tam wysługę lat. Takie czasy były. Ja prowadziłem wtedy pracownię złotniczą, robiłem biżuterię, miałem pieniądze, ja kupowałem książki, które ten mój wykładowca mi spisał, dał mi spis lektur na kartce. Ja te wszystkie książki kupowałem, a potem upożyczono. Niektóre z nich. Tak, takie były czasy. Młody adiunkt zarabiał mniej od sprzątaczki, która miała wysługę lat. Odpowiednią jakąś tam. No i oni się śmiali. Ci ludzie się śmiali. Mieliśmy takich, za komuny nie było gorszych, chyba u Belgii, to taki typ spod budki z piwem, mówiono, nie? Dzisiaj co, on nawet piwo pije. A kiedyś kto pił piwo w tamtych czasach? No kto pił piwo? A taki belecik z antenką, pecik, prawda, i pod sklepem stał i pił piwo. Albo pod budką śmierdziało tym piwem dookoła i papierosami spod, prawda, tam jechał albo próbowymi jakimiś. To się mówiło, ten typ spod budki z piwem. To oni się śmiali. Te jajogłowy. Tak, oni się śmiali. Bo on łopatą machał, zarabiał 3 razy tyle, co jakiś tam młody asystent na uczelni. I on się z niego śmiał. A po co ci było się uczyć? Człowieku. Rewolucja. Rewolucja, piękna okazja do awansu społecznego. Czy Polacy są narodem rewolucjonistów? Ja mówię, ci, którzy się angażowali w te sprawy w XIX wieku, to należeli do tej grupy, no, która stanowiła do 15% całej populacji, ale w tej grupie, która stanowiła 15% populacji, tych rewolucjonistów był jakieś promile, tak naprawdę. Tak. Norwid kiedyś powiedział, w Polsce jest narodu 98%, a 2% społeczeństwa. Tylko Norwid miał na myśli naród szlachecki, którego było 12%. I 2% z tych 12 uważał dopiero za społeczeństwo, bo społeczeństwo to jest najbardziej świadoma i czynna część narodu. Jeżeli narodu było 12% i z tego 98% społeczeństwem nie było, a tylko 2%, to 2% z 12% promile wychodzą. I to się sprawdza, jak się rozejrzymy dzisiaj na... Jest dokładnie to samo, tylko znowu do języka złodzieje słów wcisnęli fałszywe pojęcia. Że społeczeństwo to, że społeczeństwo... Jakie społeczeństwo? Gdzie my w Polsce mamy społeczeństwo? My narodu w Polsce tak naprawdę nie mamy w tym znaczeniu norwidowskim. Ta, naród to jest ta warstwa świadoma swoich korzeni, swoich przodków, to jest naród. A najczynniejsza część tego narodu to jest dopiero społeczeństwo. Ta część, która się angażuje w to, w tamto, w przemysł, w jakieś tam inne takie rzeczy pchające całość do przodu. To jest społeczeństwo. A nie, że wszyscy jesteśmy społeczeństwo. Ludzie kochani, ręce opadają. Ale skąd się ta rewolucja wzięła? Oczywiście wzięła się zza granicy. Zza granicy. No cóż, nasi przodkowie, nasi szczególnie poeci narzekali już od czasów Reja, że wszystko co najgorsze z zagranicy do Polski przychodzi, zawsze gdzieś tam przywloką, coś tam i tak dalej. No, nawet pewną brzydką chorobę przywleczono do Polski z zagranicy, bo Jan Zamoyski, ostatni potomek męski z linii hetmańskiej, ten zwany sobie panem w potopie, no, za granicą zaraził się brzydką chorobą. Tak. A że miał żonę
Francuzkę, tą Marysienkę, która potem sobie z nim się ożeniła i jego z kolei poczęstowała, to szlachta, ponieważ ona była francuską, tą chorobę Francą nazwała. No i tak zostało. Z zagranicy to przyszło, proszę Państwa. No, jak się naśmiewał Mickiewicz panu Tadeuszu, tak, prawda? Tam taki podczaszec był, który do Paryża pojechał, z Paryża wrócił markizem, prawda? Miał na głowie perukę, którą on porównywał do Złotego Runa, a my do Kołtuna i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co z zagranicy nasi tacy starzy, tacy sarmaci uważają, że to ta gangrena, wszystko przychodzi z zagranicy. Pojechał do Paryża, wraca fircyk jakiś w peruce, we fraczku, prawda, wyfiokowany, wyperfumowany, a tu pan ojciec jakiś jeszcze w kontuszu przy szabli. Potem było naśmiewanie się w teatrach właśnie z tych fircyków, który jest, że tak się brzydko wyrażę, gołodupcem i tylko poluje na posag, prawda, gdzieś tam i tak dalej, naśmiewano się z tym. Ale patrzmy, bogaci, synowie bardzo bogatej szlachty, arystokracji, jeździli do Francji. Ci synowie tej szlachty biedniejszej jeździli troszeczkę bliżej do Niemiec. Już po upadku Polski, po rozbiorach Polski, studiują, masa młodych Polaków studiuje na uniwersytetach niemieckich, gdzie zapoznaje się z filozofią niemiecką. Filozofia Kanta, prawda, najpierw. No i pierwsza rzecz, ci ludzie wracają do domu przynajmniej obojętni religijnie, przynajmniej. No, Immanuel Kant, wielki filozof, powiedział, że człowiek wykształcony, przyłapany na modlitwie powinien się głęboko wstydzić, ponieważ właśnie dokonał aktu autoalienacji, czyli no co, gadał dziad do obrazu, obraz ani razu, no. Ale w końcu musiał przyznać, że gdyby Boga nawet nie było, to trzeba było go wymyśleć, bo to Bóg by się przydał jako postulat rozumu praktycznego, żeby tego przeciętnego człowieka trzymać za pysk, żeby nie kradł, prawda, żeby nie cudzołożył i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, żeby utrzymać tak zwaną moralność publiczną, potrzebny jest jakiś straszak. Najlepiej Pan. Najlepiej Pan. I żeby pewien porządek w świecie się utrzymywał i tak dalej. Potrzebny jest jakiś czynnik zewnętrzny. Potrzebna jest transcendencja. Bo jeżeli my o wszystkim decydujemy w dyzmokratycznym, jak ja to nazywam, głosowaniu, to my sobie możemy wszystko przegłosować. Dowolna większość może dowolną rzecz przegłosować. Nie ma gdzie się odwołać. Bo tam dalej mamy również dyzmokratyczne instytucje, które przyznają rację dyzmokratycznej większości. Potrzebny jest czynnik zewnętrzny, czyli jakiś pan. No, ale ci młodzi ludzie wykształceni na uniwersytetach niemieckich wracają przynajmniej obojętnie religijnie. Niektórzy wracają wrogo nastawieni do religii, bo na Zachodzie rodzą się przeróżne dziwne takie ruchy, które zaprzeczają. Niektóre z nich wręcz zaprzeczają religii objawionej. Ach, ta religia, którą głosi Kościół tam, gdzie Pismo Święte. A nie, to ludzie, kochani, nikt poważny, wykształcony się tym nie przyjmuje. Nasz filozof Bronisław Trentowski, mieszkający w Niemczech, napisał dwa tomy, takie wielkie dzieło pedagogiczne, Chowanna, taki tytuł, takie dwa tomy grube. Pisał, że religia tak zwana katechizmowa potrzebna jest komu? Służbie, chłopom, dzieciom. Chłopców zdolnych należy uczyć filozofii religii. Nie filozofii religii. Broń Boże religii katechizmowej, bo to jest takie, no mówię, żeby utrzymać tą moralność publiczną tego takiego tłumu, to trzeba postraszyć piekłem, diabłem, siarką, smołą i tak dalej, i tak dalej. Człowiek wykształcony, no, przymruży oko, no, mruży, kochanie, no, nie nam takie bajki. Niemcy, i to co? W Niemczech, żeby zrobić karierę w tamtym czasie jakąś, to trzeba było być albo prawnikiem, żeby się zabawiać przy jakimś dworze książęcym, albo iść do jakiegoś seminarium i zostać pastorem tych ewangelickich części. I bardzo dużo ludzi szło na studia teologiczne. Albo na prawnicze, albo na teologiczne. I co? A potem zastanawiali się, jakby tu dostosować naukę religii, Pismo Święte do
tego, co głosi nauka. Jak to zrobić? Trzeba zdemitologizować Pismo Święte, czyli wszystkie rzeczy, które tam, gdzie jest mowa o naruszaniu praw natury, to trzeba zwrócić i wyrzucić, bo prawa natury są niewzruszalne. To jest dogmat świecki. Prawa natury są niewzruszalne. Więc jakieś unoszenie się w powietrzu, chodzenie po wodzie, uzdrawianie chorych, wskrzeszanie umarłych i tak dalej, to są bajki dla grzesznych dzieci, to należy skrócić i wyrzucić. Z Pisma Świętego zostawić kodeks etyczny, bo to jest potrzebne do zagwarantowania moralności publicznej i nawet rządy państw bardzo mocno tutaj przy tym stały. Na przykład w Prusiech byli specjalni ludzie, którzy chodzili, sprawdzali, czy człowiek dany tam regularnie uczęszcza do kościoła i przystępuje do sakramentów, i to policja się tym zajmowała. Tak? Jak nie, to już było podejrzane. To już było podejrzane. W Rosji to samo było. Ale właśnie tymi wylęgarniami wolnomyślicielstwa były uczelnie. Filozofia oświecenia, oczywiście, prawa natury, tam wielki zegarmistrz nakręcił, dalej się nie wtrąca, więc nie ma opatrzności. Skoro nie ma opatrzności, po co się do niego modlić, skoro on nie będzie interweniował, bo opatrzności nie ma. Więc zakonnicy i tak dalej, to są bandy darmozjadów, to trzeba im pozabierać te majątki, które mają, bo tylko tłumanie ludu, wrastają w tłuszcz i tak dalej, i tak dalej. Dobra, wracają ci młodzieńcy do kraju, mamy Królestwo Kongresowe, wracają ci młodzieńcy do kraju i rozglądają się za posadą. No co taki człowiek mógł robić w tamtym czasie? Co taki człowiek mógł robić? No, najczęstsza praktyka, mógł zostać nauczycielem domowym. Jeżeli trafił na jakąś zamożną rodzinę, która go wynajęła, żeby uczył ich dzieci, no bo wtedy w tamtych szkołach jeszcze tych lepszych uczono łaciny, uczono greki, uczono paru innych rzeczy, więc ten człowiek miał gdzieś tam pole do popisu. Szkół takich renomowanych było mało, na palcach można było policzyć. No, Bazylianie prowadzili dobre szkoły, na przykład w Humaniu, bardzo daleko na Ukrainie, w Humaniu słynne szkoły bazyliańskie były w Buczaczu. W Humaniu Bogdan Zaleski, Seweryn Goszczyński, w Buczaczu na przykład Kornelujejski. Były bardzo dobre szkoły. W Winnicy były dobre szkoły. Też polska szlachta posyłała swoje dzieci właśnie albo do Humania, albo do Buczacza, albo do Winnicy w tamtym czasie. No a potem postarano się gdzieś albo do Warszawy, albo do Wilna i tam znowu. W szkołach tworzą się towarzystwa uczniowskie, małpujące troszeczkę zasady masonerii. A wtajemniczenia takie owakie, no ale wiadomo, to nie była żadna masoneria, oni tylko po prostu naśladowali pewien styl, no wiadomo, tajny związek i tak dalej. To miał charakter samokształceniowy, ale w jakim duchu? W duchu oświecenia. W duchu oświecenia, więc znowu ten pierwiastek religijny to jest takie, o, dla maluczkich, prawda, może być, no ale my to swoje już wiemy. Moda na romantyzm później dopiero przychodzi, te pierwiastki tajemnicze, takie owaki gdzieś tam za światy, jakieś duchy może i tak dalej, to później przyjdzie, ale na początku to jest taki dość ciasny racjonalizm, ale ci ludzie byli tak świetnie wykształceni, abyście Państwo poczytali rozprawy pisane przez 15-latków w Krzemieńcu na Wołyniu, to nie jeden doktorat dzisiejszy się chował. Coś niesamowitego, jaki poziom tego był nieprawdopodobny. Towarzystwo Szubrawców, Filomaci, Filareci. Jakie oni rozprawki pisali? Co? Ja w Krzemieńcu byłem ze 150 razy i starałem się zawsze wczuć troszeczkę w tą atmosferę. Ale właśnie mamy ten okres pierwszy, szkół mało, dużo nauczycieli domowych, bardzo różni ci nauczyciele, państwo do edukacji się nie wtrąca. Zauważmy. Państwo się do edukacji nie wtrąca. I to Polacy, co niektórzy, wymyślają, sami kręcą bat na skórę, wymyślając sobie pewne instytucje. Chwalimy się, chlubimy się, szczycimy się Komisją Edukacji Narodowej. Posłuchajmy, co Grzegorz Brown na ten temat mówi, bo prawda. Mówi, pierwsze na świecie Ministerstwo Oświaty. Tak. Założenia. Najlepsze w Europie w swoim czasie liceum w Krzemieńcu na Wołyniu, w dawnych zabudowaniach kolegium jezuitów w Krzemieńcu właśnie. Wszędzie, kiedy rozwiązano zakon jezuitów w 1773 roku,
Pieniądze z tej konfiskaty, ze sprzedaży tych rzeczy miały iść na Komisję Edukacji Narodowej. Mała cząstka tych pieniędzy się ostała, bo resztę rozkradziono po prostu. Książę biskup Masalski potrafił 30 tysięcy przegrać w noc w karty. A potem go powiesili w Warszawie. Tak, tacy ludzie byli w Komisji Edukacji Narodowej. Wolnomularze wysokich stopni, potoccy na przykład. No, autor słynnej Podróży do Ciemnogrodu, Stanisław Kostka-Potocki, był w Królestwie Kongresowym ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Jakie były założenia? Odebrać związkom religijnym, odebrać kościołom wpływ na edukację, edukację podporządkować państwu i co? To nie państwo jest dla człowieka, ale człowiek ma być dla państwa. I on ma być hodowany, żeby służył państwu. No i wielu, ja znam wielu ludzi, którzy mówią, my jesteśmy państwowcami. Ja mówię, jesteście etatowcami. No nie, my nie jesteśmy etatowcami, jesteśmy państwowcami. Jakby się francuskiego uczyli, wiedzieli, że etat to jest państwo. Tak, my nie jesteśmy etatystami, nie jesteśmy państwowcami. No tak, etat to jest państwo. W każdym razie, jak ja się tak śmieję, to szyderczo mówię, że jak ktoś tak głośno o sobie mówi, że jest państwowcem, to widocznie ma zamiar z tego państwa żyć. W każdym razie odwieczne pytanie naszych przodków, czy tabakiera jest dla nosa, czy nos jest dla tabakiera. Oświeconym się wydaje, że to my jesteśmy dla państwa. My mamy służyć państwu, państwo jest jakimś wyższym bytem, my mamy mu służyć. I młodzież ma być tak chowana, tak się brzydko wyrażę, hodowana, żeby służyła państwu. W Prusach, czy w Prusie, jak to dawniej mówiono, doprowadzono to do tego poziomu, że szkoły to mają być takie instytucje przygotowujące młodzież do służby wojskowej. Hodowla mięska armatniego, przyszłego mięska armatniego. Anglicy podchwycili to samo i potworzyli szkoły z internatem. Miał 5 lat, wchodził do szkoły, miał 16, wychodził i szedł do szkoły kadetów od razu. Gdzieś tam, nie? Bo co? Bo państwo potrzebuje mięska armatniego. Ludziom się wszystko zaczęło mylić. I teraz ci młodzi ludzie zaczynają się buntować. To jest normalne, zawsze każde pokolenie buntuje się przeciwko pokoleniu swoich rodziców, dziadków. Podobno najstarsze tabliczki gdzieś tam znalezione jeszcze klinowe, jak je tam odczytano, to tam było narzekanie na młodzież, jak to tam młodzież jest. Każde następne pokolenie mówi, o, za naszych czasów to było, albo o, przed wojną to było, a młodzież się z tego śmieje, tak? Ale to tak zawsze było. No i te mity później o wieku, prawda, złotym, srebrnym, żelaznym i tak dalej, jak to kiedyś było fajnie, a jak to dzisiaj wszystko schodzi na psy. Ale rewolucjoniści sobie myśleli właśnie tak, że zbyt długo pozwalaliśmy tym starym rządzić. Nasza kolej przychodzi. Jest zupełnie inny model wykształcenia. Zupełnie inne problemy wchodzą. Nauka, technika, wszystko się tak rozwija, starzy za tym nie nadążają, my jesteśmy oblatani. Miałem 29 lat, 88 rok, bo za komuny jeszcze. Pojechałem do Stanów Zjednoczonych i tam syn kolegi, miał 13 lat, siedział przy IBM-ie i zasuwał na tym komputerze w tej wewte, ja w ogóle nie wiem, co to jest, jak się tego dotknąć. Tak, tak, ja miałem 29 lat, on miał 13. I on latał po tym komputerze w tej wewte, kolega robił jakąś tam pracę naukową i ja mówię, słuchaj, ty ile ty musisz czasu w bibliotekach spędzać? On mówi, co? I płacę 20 ileś tam dolarów na miesiąc, mam łącze z Biblioteką Kongresu w Waszyngtonie. I wszystko, co sobie chcę, mogę od razu ciach, 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 wklej tutaj, prawda, wytnij, wklej, wytnij, wklej, wytnij, wklej. Dla mnie to była absolutna czarna magia. I to było to samo mniej więcej, ci młodzi ludzie lata 20 wieku pokończyli uniwersytety, gdzieś tam jakieś niemieckie, przyjeżdżają tutaj do Polski i widzą te dworki, to życie takie patriarchalne i tak dalej i się zaczynają krzywić na to wszystko. Bardzo często ci ludzie
nie mieli już tych takich majątków, żeby na wsi tam wysiedzieć, no to się przenosili do miasta. No rodzina Piłsudskiego chociażby się przeniosła do Wilna po śmierci ojca, gdzie matka utrzymywała się z lekcji, prawda, gry na fortepianie. Co ci ludzie właśnie mogli robić? No właśnie, oni znali języki. Oni znali języki i dlatego mogli jeszcze gdzieś tam pracować jako korepetytorzy, tacy, owacy. A jak, na jakim poziomie stała szkoła, to taka mała dygresja. Leopold Staff, bardzo młody chłopak, jeszcze jako gimnazjalista, tłumaczenia nosił do redakcji, za to pieniądze dostał. On miał 14 czy 15 lat. Witwicki, jak zaczął tłumaczyć Platona, to on chyba też około 15 lat miał, z Greki. Parandowski, jak zaczął mity greckie tłumaczyć, to był licealistą. I oni starszym kolegom udzielali korepetycji za pieniądze. 15-16-letni uczniowie swoim młodszym kolegom udzielali korepetycji za pieniądze. Nie jacyś studenci po 20 parę lat, 14-15-latkowie. Na takim poziomie stała szkoła. I teraz ci młodzi mówią, jak to zawsze było. To zacofanie, ciemnogród, to tamto. I nagle, no, gdzieś tam z Francji przychodzą różne wieści o rewolucji. Jednych niepokoją, drugim dają coś tam do myślenia. Zwłaszcza Niemcom. Niemcy na zewnątrz tego nie okazują, jakby. Ale wewnątrz tam, właśnie Niemcy podzielone na setki drobnych tworów. Drobnych tworów. Napoleon to potem do kupy pozbierał, część polikwidował i tak dalej. Królestwa, księstwa, hrabstwa, baronie i tak dalej, a każdy z tych lokalnych feudałów wprowadzał swoje cła, swoje myta, swoje jakieś papiery, za przekroczenie granicy kazał sobie płacić. I teraz taki młody, wykształcony Niemiec, znający języki, chciał sobie pozwiedzać Italię, na przykład. Bo to świeże wykopaliska, Pompeje, Herculanum i tak dalej, ludzie ciekawi świata. Ile on musiał być bardzo bogaty, żeby te wszystkie granice przejechać, zanim by wyjechał z Niemiec i na każdej granicy by musiał się opłacić, prawda? I ci ludzie młodzi marzyli o tym, żeby te twory feudalne polikwidować, żeby stworzyć jedno państwo, żeby nie było tylu granic, żeby tylu pieniędzy nie wydawać chociażby. Poza tym, co jeszcze było charakterystyczne dla tej młodzieży? Nienawiść do jakiejkolwiek instytucji, która hamowała rozwój wolnej myśli. A jedną z takich instytucji był Kościół. Zygmunt Krasiński, jakbyśmy poczytali sobie korespondencję Zygmunta Krasińskiego, to on w ogóle się za głowę łapał, że ktoś w ogóle jemu ośmiela się mówić, że ma nie myśleć, tylko ma w coś tam wierzyć ślepo, że ma nie myśleć. I on mówi, katolikiem byłem i katolikiem umrę, ale jezuitą nie będę. Prawda? To hasło jezuita to była obelga ciężka w tamtym czasie. Juliusz Słowacki z niejakim Ropeleckim, prawda, miał mało co by się nie pojedynkował, bo Ropeleckiego w Beniowskim jezuitą nazwał i Ropelecki go wyzwał na pojedynek, ale jak się dowiedział, że pan hrabia Zygmunt Krasiński z 15 kroków zniegwintowanego pistoletu gasi świecę, to szybciutko wysłał sekundantów, prawda, i się tak delikatnie wycofał z tego pojedynku. No, ale kiedy wyszedł sylabus, kiedy wyszedł indeks świąt zakazanych, to dla ludzi pokroju Zygmunta Krasińskiego to było horrendum. Że ktoś im mówi, że im nie wolno myśleć tak, że im nie wolno czytać tego. I słuchajcie, w przededniu rewolucji listopadowej polska młodzież była w 90% antyklerykalna i to wściekle. Jakbyśmy poczytali pisemka, które zaczęły wychodzić zaraz po eksplozji tej rewolucji listopadowej, gdybyśmy poczytali te pisemka, to tam się włos jeży, jaki tam antyklerykalizm idzie z tego. Jaki był wielki antyklerykalizm wielkiej emigracji? O tym się nie mówi. O tym się nie mówi. Bo co? To jest to, co ja powiedziałem. Władze zmuszają ludzi do pewnych rzeczy. Na Uniwersytecie Warszawskim wprowadzono taki system, że uczniowie przed sesją egzaminacyjną musieli dostarczyć kartki odpowiedzi. Tak. Studenci musieli dostarczyć kartki odpowiedzi. Za nieuczestniczenie w mszy, za nieprzystępowanie do komunii, tam więcej ileś tam razy, to prawda, były nieprzyjemności i tak dalej, ludzie byli szpiegowani. I dziwne, normalna reakcja młodego człowieka, wielka niechęć do tego wszystkiego.
To nazwano grabowszczyzną od nazwiska ministra Grabowskiego, który prawdopodobnie był nieślubnym synem Stanisława Augusta Poniatowskiego zresztą. Nienawiść wręcz do Kościoła. Towarzystwo Demokratyczne Polskie, o które tyle za komuny słyszeliśmy, ono zionęło nienawiścią wręcz do Kościoła. Ale komuniści się zasłużyli. Niejaki Bronisław Baczko na przykład wydał takie zbiory, prawda, różnych pism, dokumentów i tak dalej, Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Opisano takie antologie całe publicystyki Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. To jest kopalnia informacji. Ile tam jest wściekle antykościelnych kawałków. No wściekły antykleryko swego czasu, belwederczyk Seweryn Gościński napisał taki traktacik prześmiewczy padla Przonki, zoografia jezuity. No, to można boki zrywać, ale to no, no paszki, paskudny paszki. W każdym razie ta młodzież jest tak nastrojona. I tam właśnie, na tych uczelniach pojawiają się właśnie te ideały demokratyczne. Oczywiście to hasło demokracja oznacza zupełnie co innego niż dzisiaj znaczy. Zupełnie co innego. Tu chodziło o zniesienie przywilejów feudalnych. I praktycznie o nic więcej. Zniesienie przywilejów feudalnych, żeby nie było dla ludzi zdolnych barier różnych, prawda, stanowych do osiągania takich czy innych stanowisk i tak dalej, i tak dalej. To miało o tym decydować wykształcenie, zasługa i tak dalej. Właśnie. Wykształcenie i zasługa. Czy dzisiaj w dzisiejszych tak zwanych dysmokracjach ktoś mówi o wykształceniu i zasługach? Nie. Nie matura, lecz pęczczera, zrobić z ciebie oficera, komuniści głosili. I był minister po trzech klasach szkoły powszechnej, na przykład jeden z drugim taki. No ale jakoś dyrektora teatru podobno tam mieliśmy po maturze i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, tak. To słowo demokracja, ono się wyświechtało zupełnie. Ono zupełnie coś innego znaczyło w XVIII wieku, w XIX wieku zupełnie co innego dzisiaj znaczy. Ci człowiekowi w połowie XIX wieku do głowy by nie przyszło, prawda, żeby we Francji na przykład, żeby przy głosowaniu głos profesora uniwersytetu to był tak samo ważny, prawda, jak głos, za przeproszeniem, od szczura. Nie. Tam na ileś milionów Francuzów kilkadziesiąt tysięcy miało prawa głosu w ogóle. Tam był status majątkowy, były pewne progi, prawda, wykształcenie, majątek, to, a nie to, że każdy i każdy. No, wiadomo, że ludzi, którzy nie lubią pracować, jest więcej od tych, którzy lubią pracować. I jeżeli większość ma rację, to ta większość zawsze tą mniejszość przegłosuje i ustali takie prawa, że ta mniejszość w majestacie tego prawa, to Korwin Mikke nazywa lewą, mi się to bardzo podoba, to nie jest prawo, to jest lewo, w majestacie tego lewa oskubie tamtych. Łona Boga nie wycypą, łony mają niłą, czyli okraść ich po prostu. To jest rewolucja. To jest rewolucja. I nie o taką rewolucję chodziło tym młodym Polakom, którzy wtedy gdzieś tam coś knuli, gdzieś spiskowali. Nie o taką im rewolucję chodziło, żeby dopuścić do głosu jakieś najniższe warstwy, jakiś motłoch, prawda, rozwydrzony, prawda, żonny krwi, rabunku i tak dalej, i tak dalej. W tym pierwszym myśleniu o rewolucji to było przede wszystkim wyzwolić się spod ucisku wszelkich feudałów. Zwłaszcza feudałów związanych no z jakimiś, powiedzmy, zaborcami. Wyzwolenie od zaborców. To ta pierwsza rewolucja. Zrzucić z siebie jarzmo. Znaczna część dzisiejszych Włoch była pod panowaniem Austrii. Zrzucić jarzmo austriackie. Wyzwolić Włochy. Zjednoczyć Włochy, bo tam była masa różnych też tworów feudalnych. Hrabstwa, księstwa i tak dalej, i tak dalej. No i ogromne państwo papieskie. Nasi rewolucjoniści, mówię tu o podchorążych w tej chwili, którzy tam zawiązują ten spisek i tak dalej, to odsyłam do pana Grzegorza Brauna, do jego wspaniałego wystąpienia. To byli bardzo młodzi ludzie. Oni coś tam sobie uknuli, coś tam sobie ubzdurali i co, wyszli na miasto i nawet za komuny mówiono nam na lekcjach historii, że słychać było trzask okiennic zamykanych. Warszawiacy zamykali okiennice. Oni krzyczeli do broni, a Warszawa ci. Trzeba było co? No każda rewolucja, żeby podjudzić ludzi, żeby rozjuszyć ludzi,
musi ludziom co dać? Krew. Musi się polać krew. I ci młodzi ludzie zamordowali swoich generałów. Tak, bo ci generałowie, co wy wyprawiacie? Wy zgubę ściągacie na cały naród. Zamordowali. Strzelali Rosjanom w plecy. O tym się nie mówiło. To musi się krew polać. Ktoś tam gdzieś podobno w powstaniu styczniowym powiedział, no tak, tak, no wiadomo było, że to powstanie jest przegrane, ale chodziło o to, żeby wylać takie morze krwi, które oddzieli nas od Rosjan już na wieki. Ludzie kochani, to jest zbrodnia. A tu ktoś nam powie, że no potrzebne było to powstanie, bo no, Piłsudski napisał taką książkę rok 1863 i tam pokazał, jakie były proporcje sił. Fortece, kolej żelazna, telegraf i tak dalej, a tutaj kilkaset strzelb myśliwskich. 1831 rok, Jarmolince na Podolu, 75 km od Kamieńca Podolskiego na północ, posiadłość hrabiów orłowskich, wybucha Podolskie Powstanie. 500 czy 600 szlachty się zebrało z szablami, ze strzelbami myśliwskimi i robią powstanie. Dookoła morze Rosjan, twierdza w Kamieńcu z garnizonem, w Besarabii Zachocimiem swoich 7 tysięcy Rosjan, prawda, 20 km dalej od Kamieńca. Tu wojska, tam wojska, do obecnej granicy Polski z Kamieńca, proszę Państwa, 400 km. Oni powstanie robią. Śmierć na sali. Jakie były rezultaty tego? 75% rodzin szlacheckich traci przywileje stanu. Konfiskaty majątków. Co to znaczy stracić przywileje stanu? Według prawa rosyjskiego najstarszy syn szlachcica ubogiego, który złożył tak zwane świadectwo ubóstwa gdzieś tam w guberni, najstarszy syn miał prawo być kształcony do najwyższych uczelni nawet, na koszt cara. Po utracie praw stanowych biedny szlachcic nie ma pieniędzy na wykształcenie dzieci. Dzieci chłopieją. Następne pokolenia chłopieją. Koniec. Depolonizacja Kresów. Reszta inteligencji polskiej z Kamieńca Podolskiego w 20 roku wyszła. Jak bolszewicy już napierali, prawda, to jeszcze 3 maja świętowali w Kamieńcu, później się ewakuowali za zdrocz. Zostali prości ludzie, którzy mogli bolszewikom pokazać spracowane ręce, prawda, że to lud roboczy jest, żeby tam krzywdy specjalnie nie robić, a i tak robił. Czy Polscy, czy Polacy są narodem rewolucjonistą? Na przykładzie tych, którzy latali po tych wszystkich barykadach, można by powiedzieć tak. Na przykładzie, no, wielki kompozytor niemiecki Richard Wagner. Och, co my za komuny się nasłuchaliśmy o tym Wagnerze. Nie, że Hitler lubił Wagnera, to znaczy Wagner bubem. Tak, bo Hitler lubił Wagnera. A Wagner kochał Polaków. Wagner uwielbiał Polaków. Jakie on na temat Polaków rzeczy mówił, to ha, ha, ha. Tak, bo Polacy mu strasznie imponowali. On sam w Lipsku na barykadę popędził. Polacy jako ci, którzy budzą te narody i tak dalej. Jak Polacy wszli do Francji przez Frankfurt, to konie wyprzęgano z powozów i tłum ciągnął powozy z polskimi oficerami, a panienki podobno przez tydzień za darmo dawały oficerom. Tak, tak, tak. I nie on jeden. Nie on jeden lubił Polaków. Bo co? Bo Polacy są tymi rewolucjonistami. Polacy byli natchnieniem dla Europy, bo Europa cała właziła na barykady. We Francji też w latach 30. W Belgii powstanie oczywiście przez masonerię wywołane, no i powstało wtedy państwo brytyjskie tam. We Francji ciągle barykady, ciągle wojny. Arcybiskupa zabili. Dionizy Afra. Wyszedł z monstrancją, prawda, naprzeciw tłumu zrewoltowanego i ktoś wystrzelił go zabił. I Zygmunt Krasiński tak się zastanawiał, może ta Europa by się otrząsnęła, jakby tak papieża zabili? W 1848 roku w Rzymie, tak się zastanawiał, jaki to byłby wstrząs moralny dla Europy, prawda, i tak dalej. No gdyby papież tak zrobił, to pewnie też by go zabili, bo były takie nastroje. Tam papieskich ministrów mordowano, prawda, po ulicach i tak dalej, tłum ruszył. Zrewoltowany tłum ruszył gdzieś tam, prawda, na pałace papieskie, Norwid nabił pistolety, popędził bronić papieża. Czy Polacy są narodem rewolucjonistów? Nie, Polacy w swojej masie nie są narodem rewolucjonistów,
tylko dają się powodować jakiejś garstce albo bardzo młodych ludzi, nie mających zielonego pojęcia o świecie, o rzeczywistości wojennej, no weźmy dzisiaj. Ile ja słyszę bzdur, że tutaj, tu, tego, tu, Rosja, to, tego. Z czym to gości? Przy dzisiejszej technice wojennej, proszę Państwa, z kałachem to se można w Afryce gdzieś w buszu, prawda, powojować. Tu siedzą panowie tysiące kilometrów gdzieś tam dalej, przy laptopach i tylko wciskają odpowiednie klawisze, a tam rakiety fruwają, my nawet nie wiemy skąd one wylatują i dokąd lecą. A my co możemy tam z jakimś kałachem się po krzakach czaić, a nas tam z jakiegoś dronem już widzą, prawda? No nie, ale my śpiewamy, co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Proszę Państwa, szablę to sobie możemy powiesić na ścianie, jako pamiątkę po pradziadku, prawda? My się sadzimy. Jak to mówią, konia kują, a żabla podstawia nogę. Tak. A najwięcej to młodych ludzi podjudzają ludzie, którzy chociażby z racji wieku, którym już nie grozi pójście w komorze. To oni młodych ludzi podburzają. Widzicie, tam jest wróg, tam. Czy my możemy żyć bez wroga? To jest pytanie. Historia Kargula i Pawlaka, prawda? Kargul to wróg najgorszy, babcia mówiła, tak? No i bez wroga nie da rady żyć. Trzeba mieć jakiegoś wroga. Ale czy my musimy mieć wroga? My nie musimy mieć wroga. My nie musimy mieć wroga. I to jest takie do zastanowienia. Nie jesteśmy, niech nam nikt nie wmawia, nie mamy charakteru rewolucjonistów, nie mamy tego we krwi, jak jeden pan niedawno w Stanach Zjednoczonych, znane nazwisko, nie będę wymieniał, mówił, że my musieliśmy takie czy inne powstanie wywołać tego, bo my to mamy we krwi, proszę Państwa, nie mamy niczego we krwi. Żadnej rewolucyjności nie mamy we krwi. My tylko się dajemy po prostu powodować jakimś ludziom, podpuszczać, jak ktoś nas będzie podpuszczał. Żeby gdzieś tam iść na jakąś wojnę. Nie chodzi. Jak nas ktoś będzie podpuszczał, żeby wyjść na ulicę, gdzieś tam nie chodzi. Na ulicę niech wychodzą ci, którzy nic innego nie potrafią, tylko krzyczeć na ulicy. Bo nic innego nie potrafią. I to oni należą do grupy tych dziedziczych jutro wszystkim. Tak o sobie przynajmniej może niektórzy z nich myślą. Bardzo młodzi ludzie. Niekiedy. Kolega jest tu świadkiem. Naszych znajomych. Biznesmenów, którzy robią milionowe gdzieś tam interesy. Jacyś dwudziestolatkowie chcą uczyć, jak się robi interesy, bo oni Hayeka przeczytali. Albo Miltona Friedmana, albo kogoś innego. I oni chcą doświadczonego biznesmena, kto ma 30 lat za sobą robienia interesów i to wielkich. Człowiek, który zahandlował na Allegro za 50 zł, chce go uczyć robić biznes. Tak, bo była taka sztuka słoń. W Teatrze Powszechnym w Łodzi grano Roman Głosowskiego główną rolę. I miał syna Waśkę takiego i ten Waśka zamykał gębę każdemu sekretarzowi partii, takiemu pułkowi, bo jak on tam podskakiwał ojcu, to mówił, Waśka pokaż mu. A Waśka wychodził z taką wielką księgą, mówił, dzieła znacie? Nie. No. Tak. No i ci młodzi też chodzą z tymi dziełami pod pachą i chcą starych biznesmenów uczyć, jak robić pieniądze. No to ludzie, szczyt do gości. I teraz przychodzą tacy ludzie, uczyć im się nie chce. Ale my znamy osobiście takich. Każdy z nich aż nóżkami przebiera, żeby zostać przynajmniej radnym. I my nazywamy tych ludzi tuptusiami. Bo oni tak przebierają nóżkami, że słychać to tupanie na mile. To są ci tuptusie. I każda partia polityczna, do każdej partii politycznej, która gdzieś tam zaczyna odnosić jakieś sukcesy, momentalnie się hordy tuptusiów walą. I liczą na posadki, liczą na stołeczki. To są państwa. Statyści. No. Liczą, że stołeczek w takiej radzie może, a może tutaj stołeczek, a może tam stołeczek. Polacy nie są narodem rewolucjonistów, a ci rewolucjoniści, którzy byli znani w całej Europie, to tak jak Lenin. Oni byli już prawie zawodowi rewolucjoniści, oni nic innego nie potrafili robić, tylko jączyć. Zachęcam do czytania publicystyki demokratycznej polskiej XIX-wiecznej. Zachęcam, naprawdę zachęcam, bo wtedy Państwo się oczy otworzą, zobaczycie. To była garstka ludzi, oni się znali jak łyse konie, było kilkudziesięciu. I co? Bardzo mądra rzecz. Ja to mówiłem o tej Wiśniowej Górze w 2009 roku. Pewni ludzie doszli do wniosku, że takich klasycznych rewolucji z armatami, z karabinami to już nie będzie. Tak, to już nie te czasy.
trzeba co zrobić? Opanować wszystkie instytucje, które formatują umysły. Media, uczelnie, sztukę, kulturę, bastiony właśnie tego typu formacji znajdują się w kulturze u nas w Polsce. I na świecie w ogóle. Na świecie, w kulturze. Oni obsiedli kulturę. Oni obsiedli szkolnictwo i obsiedli media. Ja 18 lat na uczelni pracowałem. Proszę Państwa, jak wyglądał Związek Nauczycielstwa Polskiego przed wojną? Był skomunizowany. O tym Polacy nie wiedzą. Był skomunizowany. Pochody pierwszomajowe idzie, towarzyszka Wanda Wasilewska, prawda? Notabene chrześnica Piłsudskiego, prawda? Tak. Akcesja Polski do Unii Europejskiej. Ja pamiętam, jak nas w szkole, w podstawówce gonili na pochody i tak dalej. Wstąpienie Polski do Unii. Znowu nauczyciele ze szkołami, z klasami, z chorągiewkami, z gwiazdkami. Unia, Unia! I baloniki, prawda? To samo. Wszyscy zaczynają od dzieci. Pionierzy, prawda? Komsomolcy później. Tam mamy Hitler, Jugend, prawda? Tam i tak dalej. Tak, urabiać już od małości. A żeby to urabiać, to trzeba zrobić co? Zagarnąć szkolnictwo i szkoła wypluwa w celu janczarów systemu. A jaki jest ideał wychowania dzisiaj? Jaki? Idealny konsument. Człowiek ma być konsumentem. Kupować, 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 a człowiek zaraz, zaraz, nie mam za co. Włączymy telewizor, weź pożyczkę, jak w tym, jak w seksmisji, weź pigułkę, tam. Weź pożyczkę, weź kredyt, weź pożyczkę. Tak, nie stać się na wczasie w Tunezji, weź pożyczkę. Wszystko. Zapożycz się po uszy, czyli co? A na łusce pętlę na szyję. Człowieku, na łusce pętlę na szyję. My cię będziemy prowadzić, my, dobrzy wujkowie, pasterzy, prawda, tak. Polacy nie są narodem rewolucjonistów i nie dajmy sobie tego na Boga mówić. Zygmunt Krasiński pisze do Augusta Cieszkowskiego, że ci tak zwani rewolucjoniści, część ich postulatów, to jest jak najbardziej słuszne. Tak. Tylko, że to wszystko by przyszło w drodze ewolucji. Nie rewolucji. W drodze ewolucji. Nie w drodze obalania czegoś i wstawienia na to miejsce czegoś tam innego. No i jak rewolucjoniści, komuniści i tak dalej kiedyś walczyli o zniesienie nocnej zmiany. A co w komunii, w Polsce nocnej zmiany nie było? No było. A jak krzyczeli przed wojną, prawda, żeby nocne zmiany poznosić i tak dalej, i tak dalej. Lenin był pierwszym przeciwnikiem kary śmierci, dopóki nie doszedł do władzy. I w ogóle rewolucjoniści, ci francuscy też byli przeciwnikami kary śmierci, dopóki nie zdobyli władzy, a potem już była święta gilotyna, nawet tak nazywano święta gilotyna. Niektórzy nawet się chcieli modlić do gilotyny. To jest kabotyństwo nieprawdopodobne. Oni wciskają ludziom to, co sami kiedyś zwalczali. Lenin powiedział, co to jest rewolucja. Definicja rewolucji Lenina. Że jest to akt, w którym mniejszość narzuca swoją wolę większości. Mniejszość narzuca swoją wolę większości przy pomocy środków nader autorytatywnych, tak Lenin się wyraził, czyli armat i karabinów. Z konieczności zwycięska klasa zmuszona jest sprawować swoje rządy za pomocą terroru. To są słowa Lenina. Z konieczności. No bo skoro mniejszość, no to musi steroryzować tą większość. Karol Kałucki, który był wiele mądrzejszy od Lenina, znał Marksa na pamięć prawie, powiedział, że w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii rewolucji nie będzie. W takim rozumieniu zbrojnym, klasycznym, z barykadami. Dlaczego? Bo my tam wprowadzimy. A lud demokratycznie przegłosuje socjalizm. Mamy to w tej chwili. My to obserwujemy. I dlatego Amerykanie wszędzie flancują demokrację na świecie. Oni wszędzie, cały świat będą objeżdżać i będą demokrację wprowadzać. A co ta demokracja po ich niemu znaczy? My was wycyckamy, tylko się nie buntujcie. W Księgach Narodów Pilgrzymstwa Polskiego Mickiewicz się nabijał. Mówi, tak, tak, oni tam szydzą z tych krzyżowców, że tam jeździli za morze walczyć za wiarę i tak dalej. A co?
a oni w drugi koniec świata pędzą walczyć za jakąś faktorię handlową w bawełnę albo pieprzu. I z tego się nie śmieją. W Stonewall, wyspa Louis na Hebrydach. Jak się wpływa do portu po lewej stronie na górce, pałac. I tak jeden szkodnie stuknął mi, wiesz co to jest? Ja wiem, no co. A to zbudował jeden taki facet, który z Chinami w XIX wieku handlował i im płacił opium. Tak, opium płacił. A jak Chińczycy nie chcieli przyjmować zapłaty w opium, to im Anglicy nasłali kanonierki i to był wolny rynek. Proszę Państwa. Rewolucja nie bierze się znikąd. To, że tym ludziom, tej garstce ludzi, naprawdę garstce ludzi, udało się zmobilizować wielkie masy do obalenia królów, książąt. Józef Mazzini, jeden z przywódców tak zwanego węglarstwa, to była taka masoneria rewolucyjna XIX-wieczna, karbonariusze tak zwani, powiedział, że w Europie nie będzie sprawiedliwości ani porządku, dopóki nie powiesi się ostatniego króla na bebechach ostatniego księdza. Tak powiedział. Przyjaciel Garibaldiego, Polacy, bo ci rewolucjoniści, Mirosławski mi wynosili pod niebiosa, prawda, Mazziniego i Garibaldiego i paru innych jeszcze. My o nich mało wiemy jeszcze. Co Mazzini z Garibaldym, jakie odezwy pisali do różnych rewolucjonistów w różnych krajach, żeby nie występować jawnie przeciwko Kościołowi i religii. Bo my się musimy zakamuflować. No. My wiemy, że w stanie wojennym różni ateusze się chrzcili, to tak, żeby cała Polska o tym wiedziała, prawda? Do kościoła chodzili, w kościołach zajączki pokazywali, a potem tak pokazali, prawda? Znamy takie przypadki. Jeżeli Roberta Nowaka można po profesora zapytać, to opowiadał o takich przypadkach, co do księdza Jankowskiego, tam przychodzili w Gdańsku, prawda? I tam w kościele wystawali tak, żeby ich tam było widać, no a potem się odwrócili. W każdym razie kamuflaż. Seweryn Goszczyński. Do lat 40. XIX wieku antyklerykał. Też radził, żeby otwarcie, w listach do królestwa, żeby otwarcie nie występować przeciwko kościołowi, przeciwko religii, no bo wiecie, rozumicie, naród polski to naród katolicki, przywiązany do kościoła, to by was zlinczował. Nie, to nie wolno, no my musimy tutaj występować jako ludzie religijni. A? Kamuflaż. Ale to jest garstka ludzi, my cały czas mówię o małej garsteczce ludzi. I teraz co? Czym udało się te masy gdzieś tam poruszyć? W Polsce tak łatwo nie szło z masami. Oj, tak, nie tak łatwo. Jeszcze czytamy w 14 roku kadrówkach do Kielc weszła, to też w Kielcach ludzie okiennice zamykali, nie chcieli o legionach żadnych słyszeć, prawda? A chłopi ostatni w ogóle w chałupach po tradycjach zdejmowali. Tak, bo nie wierzyli, że takie potężne państwo może upaść. W każdym razie ta mała garsteczka ludzi dzisiaj jest to samo. Ci, którzy nas gdzieś tam próbują podburzać do wojny takiej, do wojny siakiej i tak dalej, to jest znowu mała garstka ludzi. I nam nie wolno się tej garstce dać znowu zbołomęcić. Nam nie wolno sobie szukać tego gargula, którego nie ma, prawda? Nie, my musimy szukać tego gargula. Nie, bo nam ktoś każe szukać gargula, prawda? My musimy znaleźć tego wroga, no bo nijakżej to jest wrog. No nie. W każdym razie Zygmunt Krasiński pisze, że rewolucja z punktu widzenia Krasińskiego, Krasiński był konserwatystą też w sensie religijnym, mówi, rewolucja jest bluźnierstwem. Dlatego, że Krasiński głęboko wierzył w to, że Pan Bóg ma jakieś plany w stosunku do społeczeństw, do ludzkości i tak dalej, i próba przyspieszania tego jest bluźnierstwem, jest występowanie przeciwko woli Bożej. A Cieszkowski zauważył jeszcze jedną rzecz, napisał takie obszerne dzieło Ojcze Nasz, którego zresztą nie dokończył. Mówi, każda rewolucja mówi o braterstwie. I to jest kłamstwo. Dlatego mówi, że braterstwo jest możliwe tylko tam, gdzie jest rodzina. A tam, gdzie jest rodzina, to jest ojciec. I mówi, pisze Cieszkowski, jeżeli ludzie Boga za ojca nie uznają, to cała reszta to jest fotomontaż, prawda? Narzucanie braterstwa magnetem. Socjalizmo muerte na Kubie w 59 były wielkie napisy. Socjalizm albo śmierć. To Daniel Ortega w Nikaragui, to samo. Socjalizmu muerte. W czasie rewolucji półantyfrancuskiej były plakaty z czterema napisami, dzisiaj się mówi o trzech, wolność, równość, braterstwo, ule mort. Albo śmierć był. I jest taka reprodukcja tego plakatu w książce Ueda Karola, Gilotyna i Krzyż, wydanej przez wydawnictwo Wektory we Wrocławiu. Jest reprodukcja tego plakatu.
święte drzewka rewolucji, prawda, i nad tym taki napis: wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Tak. Che Guevara nie pozostawiał wyboru. Jak ktoś był przeciwko rewolucji, wyciągał skrówę i strzelał do niego. O tym młodzież nie wiedziała i łaziła w koszulkach Che Guevara po mieście, z bandytą, który 2000 ludzi własnoręcznie podobno zamordował. W każdym razie Polacy na pewno nie są narodem rewolucjonistów. Wśród Polaków są rewolucjoniści, ale stanowią znikomą mniejszość. Jeśli byśmy się zapoznali chociażby z XIX-wiecznymi pismami Zygmunta Krasińskiego, Augusta Cieszkowskiego, to tam wszystko znajdziemy na temat rewolucji. Mickiewicz był wariatem. Tak, to był wielki poeta, ale to był wariat. Społecznie to był wariat. Jego skład zasad na przykład, jego Trybunał Ludów, on próbował promować ten chrześcijański socjalizm. No przedtem jeszcze był saint-simonizm, prawda? Saint-Simon wymyślił też taką doktrynę opartą trochę na chrześcijaństwie, na różnych tam takich eksperymentach społecznych. Bardzo dużo Polaków się do tego przylepiło. Do saint-simonizmu. Dużo Polaków było saint-simonistami. Andrzej Towiański, z którego komuna się nabijała, pokazywała, że Mickiewicz był taki mądry poeta, dopóki nie poznał Towiańskiego, bo jak poznał Towiańskiego, to zgłupiał. No, to nie tak było dokładnie. To nie tak było dokładnie, bo Mickiewicz się pokłócił z Towiańskim właśnie o stosunek do rewolucji. Bo Mickiewicz wziął sztandar i chciał legiony we Włoszech tworzyć, latać tam i do papieża nawet leciał ze sztandarem, żeby mu papież ten sztandar poświęcił rewolucji. No oczywiście papież odmówił. A Towiański był przeciwny jakimkolwiek rewolucjom, bo uważał, że to, że Polska jest w niewoli, to jest, jak bym to nazwał, docisk. Że Pan Bóg za grzechy dawne i tak dalej, prawda, dał tą niewolę i to trzeba wytrzymać. W tej niewoli nie tylko wytrzymać, ale i trzeba się wydoskonalić, przechrystusowić, jak to wtedy nazywano. I dopiero wtedy Pan Bóg pozwoli tą niepodległość odzyskać, jeżeli staniemy się to prawie że święci. No już Juliusz Słowacki uważał, że żeby wejść do nieba, to najpierw trzeba Polakiem się stać tam. No to Wieńczycy uważali, że trzeba chłopem się stać. Pan Jezus mówi, jak nie staniecie się jak dzieci, nie będziecie tu Królestwa Bożego, a to Wieńczycy, no musi się stać jak chłop. I nawet jeden hrabia, prawda, zapisał się w testamencie Andrzejowi, w akcie notarialnym zapisał się Andrzejowi Towiańskiemu jako chłop pańszczyźniany. Tak, w akcie pokoju, prawda? Tolstoj też podobnie uważa. Tolstoj wyrzucony z cerkwi, znaczy wyekskomunikowany z cerkwi, prawda, też miał takie poglądy, tylko Tolstojowcy troszeczkę inaczej. No, Tolstoj raczej mówił o tym, żeby się złu nie przeciwstawiać, żeby tam to. Natomiast Mickiewicz pędził do rewolucji, a to Towiański mówi, nie, trzeba poczekać, bo tu Pan Bóg dał ten czas, właśnie pokuty, ten czas docisku, to trzeba wykorzystać, to nie wolno tak, bo każda rewolucja jest buntem przeciwko woli Bożej i tak dalej. No i się rozeszły ich drogi. No i warto poczytać Dziennik Sprawy Bożej Seweryna Goszczyńskiego, to są takie dwa tomy. No to są te dalsze dzieje sekty Towiańczyków, kiedy Towiańskiego już we Francji nie było, Mickiewicza nie było, a Seweryn Goszczyński został tak zwanym bratem wieszczem i jakie tam się brewerie odprawiała, to się w głowie nie mieści. Ja pokazywałem w tym filmiku, dokąd zmierza Europa, tak? Czy ku czemu zmierza Europa? Właśnie, że się modli do Napoleona i tu kolega Martin wstawił nawet ten portret Wańkowicza, Napoleon w niebo wstępujący. Tak w tym strukturze generalskim, prawda, w tych budach oficerskich do Buda, stoi na chmurce i w takim geście i ma oczka, tak jak Madonna Sykstyńska wywrócone, prawda, i oni się do tego portretu modlili. Naprawdę, to fixum dirum, stare chłopy, prawda? Albo w kościele świętego Rocha, gdzieś tam Kajsiewicz miał kazania przeciwko Towiańczykom, bo Towiańczycy przychodzili do kościoła, bo tam już nie chodzili, bo ich ciężarów wyrzucali. Przychodzili do kościoła, klękali, ksiądz podnosił hostię do góry, oni się na pośnie w tą hostię wpatrywali i widzieli w niej Napoleona. I to nazywali komunią z Napoleonem. W każdym razie... Pamiętniki starego subiekta też. No, proszę Państwa, Polacy nie są narodem rewolucjonistów. Nie dajmy sobie mówić, że jesteśmy narodem rewolucjonistów. Rewolucjonistę trzeba po prostu tępić w zarodku. Dlatego, że rewolucja, jak powiedziałem, to jest cofanie się. To jest ruch w tył. My mamy budować. Ewolucja. Normalna droga. To jest budowanie jak porządny mural. Zakłada fundamenty, a potem wznosi gmach warstwę po warstwie. Fachowo. I to się trzyma kupy i to będzie trwało setki lat. Ilustracja. Twierdza Koniec Podolski.
Kilkaset lat ten zamek budowano. Każdy nowy komendant pogrubiał mury, prawda, podwyższał, pogrubiał i tak dalej, i tak dalej. Nawet tam, gdzie się troszeczkę powykruszało, to widać poszczególne warstwy tych murów. Jak były coraz lepsze działa, to coraz głupsze mury budowano. Potem wzniesiono ten nowy zamek z wałów ziemnych, żeby zasłonić przed ogniem ciężkiej artylerii, ale stary, ja mówię o starym zamku. I tam jest jedna baszta na starym zamku, taka zachodnia wieża. No ona była mocno nadwyrężona, prawda, i tak dalej. Więc kilka lat temu odbudowano. Te brakujące elementy odbudowano i one się zawaliły. Nie te wiązania. Tam zaprawa w dole 20 lat była. Tam wrzucano całe padlinę, wrzucano jajka, wrzucano krew bydlęcą, wlewano, zarabiano to z wapnem z tego i to gdzieś tam wymieszano i to zasypywano ziemią. I następny komendant za 20 lat to odkopywał. Zaczynał naprawę murów, a już nowe doły kopał na swojego następcy, prawda? Przygotowywał zaprawę. A oni sobie wzięli cementu, zresztą jeszcze, jak mi tam na miejscu mówiono, ten cement w dziwny sposób wędrował gdzieś tam opłotkami. Tam, gdzie jest oryginalna zaprawa, proszę Państwa, szwajcarski nóż się tępi. Na tej oryginalnej zaprawie. Ja 200 razy byłem w kamienicy. Tam, gdzie jest odbudowane, to ja Państwu pokażę, tak palcem pojadę po zaprawie i się piasek będzie sypał. I ta część tej baszty runęła po prostu. Przyszły deszcze, a na Podolu jak leje, to leje. Przyszły deszcze, wypłukały i cała część tej ściany się po prostu usunęła. Rumowisko powstało. Tak. I to jest to. Jak my zakładamy coś, to zakładajmy na lata. Budujemy porządny fundament, kładziemy jedną warstwę, drugą, trzecią, czwartą. Spokojnie. Nasi kochani rodacy. Taki Bronisław Krętowski. Takie dzieło, mówię, dwa takie tomy Chowanny pisał, traktat pedagogiczny. Ewarist Estkowski, inni pisali dzieła pedagogiczne. Mówią, kiedyś będzie Polska. Oni nie przypuszczali nawet, że to za ich życia może nastąpić. Oni w to nie wierzyli. Ale mówią, kiedyś. I na podstawie tego kiedyś, w 1918 roku, nagle wszystko rusza. Z trzech zaborów sklejone wszystko rusza. Ruszają szkoły, wszystko rusza. Bo co? Bo były gotowce. Trzeba było tylko pewne rzeczy przystosować. Programy pedagogiczne, było, wszystko było. Tylko metodą prób i błędów dopiero w końcu lat 30. dopięto już ostatecznie program dla liceów, dla gimnazjów i tak dalej, i tak dalej. Ale cały czas coś robiono i to na jakim poziomie, prawda? Bo było coś, bo był podkład. Rewolucja polega na tym, co Stanisław Michalkiewicz mówił. W przeszłości ślad był nasza zmiata. Nie ma. Tysiące lat cywilizacji nie ma. Zniszczyć. Rousseau. To kultura człowieka psuje. Człowiek z natury jest dobry. To kultura człowieka psuje. Trzeba zniszczyć kulturę, wobec tego rewolucjoniści powiedzieli. Witkacy miał hopla na tym punkcie, prawda? Bo on to widział, on to przewidział. I on jak się dowiedział, że bolszewicy przyszli granicę, to na samobójstwo popełnił. Bo on wiedział, do czego ta horda jest zdolna, prawda? Zniszczyć kulturę. W przeszłości śladu nasza zmiana. Co wprowadzimy? Ja sobie pozwoliłem kilka lat temu przerobić międzynarodówkę. O nie, kilka, dawaj. Przerobiłem międzynarodówkę i refren brzmiał tak. Bój to będzie ostatni, będzie znów zwrot i brud, gdy związek nasz bratni omami polski lud. Tak, będzie znów zwrot i brud, prawda? To jest ten obraz przedwiośnia. Ci eleganccy ludzie i nagle ta horda wjeżdżająca na tych gruzowikach rozsypujących się, prawda? Nieogolona, brudna, oberwana, leżąna krwi, mordu i tak dalej. Rewolucja, pisał Krasiński, jest zgubą dla Polski. I dlatego nasz wróg, i to właśnie wycieczka do pana Grzegorza Brauna, no, tu ma absolutną rację. Ilekroć stajemy mocno na nogach, ktoś nas podpuszcza do jakiejś ruchawki, do jakiejś wojny, do jakiegoś powstania. Bo oni doskonale wiedzą, że z naszym potencjałem, no Polak pojedzie do Stanów Zjednoczonych i bryluje w towarzystwie, bo Amerykanie przeciętnie, są bardzo fajni ludzie tam na prowincji. Ale ci mnie jak tabaka w ogóle. Oni są profesjonalistami gdzieś w takiej wąskiej dziedzinie, to tak, tego. Dalej nic.
Polak przyjedzie do Kansas i tam wśród tych ludzi, to on tam bleruje, jakby był profesorem uniwersytetu. A on tam ogólnie jakiś skończył. Oni wiedzy ogólnokształcącej żadnej nie mają. Ale to im chodzi o to, doskonale o tym wiedzą. To Andrzej Gwiazda powiedział w jednym z programów. My ostatnio z panem Andrzejem Gwiazdą rozmawialiśmy w Łodzi. Oni byli przerażeni pod koniec lat 80., że gdyby w Polsce upadł komunizm, to jak Polacy ruszą na zachód, matko, co to będzie? Matko, co to będzie? My mamy kadrę. Dlaczego naszych lekarzy biorą w Anglii, wszędzie biorą naszych lekarzy, jakby w tej chwili nasi lekarze z Anglii wyjechali, to połowa szpitali stąd. Oni się nas boją. I oni nie dopuszczą do tego, żebyśmy my urośli w siłę o własnych siłach. Nam się daje poczucie, takie złudne poczucie dobrobytu, bo autostrady, bo to za pieniądze unijne, albo na kredyt, albo na kredyt. Unia daje. Na co Unia daje? Unia daje pieniądze na rzeczy, do których my musimy dokładać i będziemy dokładać przez pokolenia. Te rzeczy nie przynoszą dochodu. Niech mi pokażą jeden zakład przemysłowy zbudowany za fundusze unijne. Nie! Nie ma, bo Unia jest po to tutaj, żeby swoje wprowadzić i z nas wydoić. A nam akwapark sobie wybudujcie i dokładajcie do niego. Wybudujcie sobie stadion narodowy, który będzie stał pusty, dokładajcie sobie niech. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy narodem rewolucjonistów. Nie wolno nam myśleć w ten sposób. Jeżeli ktoś, mamy takich młodych ludzi, którzy się przylepiają do różnych partii politycznych, czasami sami tworzą własne partie polityczne różne, na zasadzie dzielniczym, to wszystkim my. Nie będę się uczył, nie będę tych szczebelków pokonywał, no bo to trochę trwa, ale jak się przylepię w odpowiedni sposób, gdzieś tam podwieszę, jak to było, prawda, ktoś musi być podwieszony pod kogoś jak w 40-latku, to się może załapę na radnego. To się może załapę do sejmiku. A może się załapę na posła. Przepraszam, dzisiaj gdyby nie było diet poselskich, to by posłów z łapanki musieli chyba brać, bo za dawnej Polski to poseł się musiał sam przez 6 niedziel utrzymać w Warszawie. W własnej kieszeni. Tak. Kolega jest świadkiem. W Łodzi pewna partia polityczna przeprowadzała nawet takie wstępne przesłuchania kandydatów na posłów. Siedzieli tam ludzie, jak komitet rewolucyjny, prawda? Tak. A później, jak się okazało, że te listy 5 razy zmieniano, kolejność na tych listach, to tam dochodziło prawie do bijaty. Jakie tam bluzki leciały. Bo nie na tym miejscu, te nie za nie na tym, ludzie oni sobie oczy wydrapali. Jaka tam była walka. O co? O koryto. O koryto po prostu. I dlatego, jak ktoś nam mówi o rewolucji, to bardzo często pod tym słowem rewolucja kryje się słowo koryto. Po prostu koryto. I na koniec, to nie jest tak też, że te rewolucje niby biorą się tak znikąd. Ten lud, gdyby mu było dobrze, to on by wcale nie występował po ulicach, tam nie, prawda, nie ryzykował utraty życia i tak dalej, i tak dalej. Ale pewni ludzie, którzy się naczytali różnych książek, zresztą nie tych, co trzeba, bo powinni zacząć od innej lektury, wyobrażają sobie, no tak, było tak cudownie, byli królowie, książęta, prawda, i było tak cudownie, i ten wstrętny motłoch nagle wystąpił, wszystko wywrócił do góry pod szewką i zaprowadził socjalizm i to, i tamto. Ludzie kochani, nie tak było. Nie tak było. Dzisiaj młodym ludziom nie poleca się czytać powieści Dickensa, bo tego było bardzo dużo i bardzo rozległe. Emila Zoli nikt dzisiaj nie zna. A tam są opisy tego, jak to w praktyce wyglądało, ten cudowny, wolny rynek, kapitalizm w połowie XIX wieku, jak to wyglądało naprawdę. Naprawdę. Ziemia obiecana. Saga Rodu Forsythów. Kto to czytał? My jeszcze film pamiętamy niektórzy, prawda? Kto to czytał? Obrzydliwa. Obrzydliwy etos. Stary Forsyth wchodzi gdzieś do kogoś do domu, patrzy po kontach i mówi, to kosztowało tyle i tyle, a to jest warte tyle i tyle. Tak. Jemu ten, tak wina, tak porozumie tylko lata. Oni nie potrafią inaczej patrzeć na rzeczy, tam ci ludzie z tamtej epoki, jak tylko, prawda, to warte tyle, to warte tyle, handełe, 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 to i tak dalej, nie?
Juliusz Słowacki wrócił chory z Londynu, chory, bo to jest naród sklepikarzy, ale się za głowę trzymał, bo wszystko tylko pay, 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 pay. Na każdym kroku w Anglii, jak idziemy, to mamy pay and display. Gdziekolwiek zaparkujesz, to ta karteczka, głów na szybkę, pay and display. Have you paid and displayed? Prawda? Wszędzie, nie? Wszędzie płacz, 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 płacz. I te zakrzywiona ręka, prawda? Jakby wyciągnięta u sklepikarza, prawda, po należność. Nie byłoby rewolucji, gdyby ludziom się rzeczywiście dobrze żyło. Guru wolnorynkowców, Adam Smith, i tego na pewno nie doczytali, tego fragmentu, napisał, że robotnik powinien zarabiać tyle, żeby mógł utrzymać niepracującą żonę i przynajmniej dwójkę dzieci. I tak było w Ameryce jeszcze w latach 60. Mój wujek mi to mówił. Amerykanin jeden pracował, żona nie pracowała, a dwójka, trójka dzieci i było stać na wszystko. Dzisiaj on pracuje, ona pracuje, dzieci chodzą do szkoły i po prostu kombinują, skąd tu wziąć do pierwszego, prawda, bo nie ma. Tak, Adam Smith napisał, robotnik ma zarabiać tyle, robotnik, zwykły robotnik, tyle, żeby go stać było na utrzymanie niepracującej żony i przynajmniej dwójki dzieci, bo inaczej nie będzie odnawialności pokoleń. To, co obserwujemy w Niemczech, w innych krajach, nie ma kto na tej emerytury zarabiać. Kolega mówił, były ostatnio badania przeprowadzone i ponad 30% kobiet w wieku rozrodczym oświadczyło, że one się nie będą rozmnażać, bo to niewygodne jest z różnych względów. Niewygodne. W każdym razie bez przemian tu, nie rewolucja na ulicy, tylko tu musi być przetasowanie tego wszystkiego, żeby sobie to wszystko poukładać, bo inaczej nie wyjdziemy na prostą. I nie wyjdziemy na prostą, bo nas znowu jacyś ludzie otumanią. Jak już zaczniemy się lepiej troszeczkę mieć, to nas podburzą znowu gdzieś tam i tak dalej, żeby to wszystko znowu się zawaliło i znowu zaczniemy od zera i wtedy znowu się pojawi jakiś zbawca narodu. Będzie szedł z tubą, tłum będzie maszerował, on będzie szedł z wielką tubą i będzie krzyczał złote, złote, albo będzie wykrzykiwał nazwisko jakiegoś wodza, prawda, czy inny. Albo go motorówką przywiozą, albo go może na spadochronie zrzucą jak pewną grupę inicjatywną kiedyś tam, prawda, gdzieś. No, więc w każdym razie, patrzcie, jak rewolucjoniści traktują całą resztę ludzi, jak stado baranów. On wejdzie na barykadę, będzie krzyczał, a dzisiaj to weźmie tubę, i będzie krzyczał, a reszta ma za nim pójść. Ja widziałem taką scenę. Patrzcie, jak łatwo jest ludźmi manipulować. Była manifestacja na ulicy Kotkowskiej w Łodzi, wielki tłum szedł, starsze panie wyszły z kościoła, się dołączyły. No i jeden szedł z boku z tubą i też rzucał hasła, a reszta powtarzała. Pamiętamy? Ja pamiętam, panowie to pamiętacie, pochody pierwszowojowe, szedł tak i krzyczał. Pierwszy z okazji, niech żyje, niech żyje, niech żyje, prawda? No był taki nawet dowcip, jak to taki facet szedł i krzyczał, niech żyje w Polsce kolejarze, niech żyje. I tak z 5 razy krzyknął, wreszcie się smutni panowie nim zainteresowali. Mówię, dlaczego żeście krzyczeli, niech żyją polscy kolejarze? A jaki macie zawód? Mówię, ja jestem górnikiem. A to dlaczego żeście krzyczeli, niech żyją polscy kolejarze? A mówię, no gdyby nie ci polscy kolejarze, to by ten węgiel do Związku Radzieckiego na własnych plecach musiał nosić. I pamiętam, ten krzykacz z tą tubą krzyczy, hej, hej, kto nie skoczy, jest za Tuskiem, hej! A te bałty skoczą. Starsze kobiety, prawda, takie 70 parę lat. Patrzcie, jak jest łatwo ludźmi manipulować. No bo co? Prosty szantaż, prawda? Nie skaczesz, jesteś za Tuskiem. Nie idziesz do powstania. Albo po Warszawie, prawda? Kto nie skacze, jest pedałem, prawda? Było takie hasła. No i wszyscy skakali, no bo nikt nie chciał być tym pedałem. Do powstania styczniowego, jak któryś chłopak nie chciał iść do powstania styczniowego, to patrzcie, jaka to była indoktrynacja, jakie to było wypalenie mózgów, to kobiety mu posyłały kołowrotek i kąciel. I on najczęściej strzelał sobie w łeb. Bo to było powiedzenie, ty jesteś baba. A to była najgorsza obelga w tym czasie dla mężczyzny. Powiedzieć mu, że on jest baba. Teraz posądzają mu słowa, które... Po rosyjsku, proszę Państwa, po rosyjsku nazwać faceta wulgarnie, wyzwać go od męskiego narządu, to się nie obrazi. Ale wyzwać go od żeńskiego narządu, to zabije. Prawda? To funkcjonuje dalej. Więc oczywiście, my jesteśmy ludźmi
po prostu, którzy nieprzypadkowo się tutaj znaleźliśmy. Nieprzypadkowo. Bo my szukamy czegoś. My czegoś szukamy. My nie szukamy łatwych rozwiązań. Bo wiemy, że łatwych rozwiązań nie ma. Łatwe rozwiązanie to jest rozwiązanie z buja Madeja. Dać w łeb i zabrać. Prawda? Ale my szukamy jakichś innych rozwiązań. I my zastanawiamy się, nie. Słuchajcie, nie obrabiamy tu bieżączki. A że wczoraj coś się tam stało, że tu wybuchła bomba, że tu uchodźcy, czy nie. My staramy się dociec pewnych mechanizmów, co sprawia, że dzieje się tak, a nie inaczej. Jeżeli poznamy mechanizmy, a to zawdzięczamy naszemu Watakowi Augustowi Cieszkowskiemu. W tym wielkim dziele Ojcze Nasz, myśl przewodnia jego jest taka. Poznać dzieje, dokładnie poznać dzieje po to, żeby wydedukować z tego wszystkiego jakieś prawa, bo pewne rzeczy się powtarzają. Dlaczego się powtarzają? Zastanówmy się, dlaczego się powtarzają? Co takiego powoduje, że się powtarzają? No, żeby nie było tak, że jeżeli nie znamy historii, to jesteśmy skazani na jej powtarzanie. Bo pewne aspekty naszych dziejów są wręcz tragiczne, więc naprawdę nie radzę nikomu się bawić w ich powtarzanie. I my teraz jesteśmy w takim momencie dziejowym, gdzie tak, na Ukrainie, gdzieś tam daleko, daleko wojna. Ludzie boją się jeździć na Ukrainę. Turyści. Proszę, ręce opadają. Ja byłem 200 razy na Ukrainie. Ja całą Ukrainę zjechałem. Do miejsca, gdzie toczy się wojna, z Lwowa to jest 900 km. A ludzie już się boją jechać do Lwowa, bo tam wojna jest. Jaka wojna? Ja byłem 3 tygodnie temu we Lwowie. I jadę za 3 tygodnie. Wojna jest dalej. Ukraińcy nabudowali masę hoteli, masę. Nie było nic w 90-tych latach, w połowie 90-tych lat prawie nie było nic. Masę nabudowali i to stoi puste. Bo ludzie, Polacy się boją jeździć, bo tam jest wojna. Bo ktoś powiedział, za przeproszeniem jedna baba lubi babie, głuchy telefon, prawda, wojna jest, nie jeździmy, bo tam nie wiadomo, co się z ludźmi dzieje, nic się nie dzieje. Gospodarcze, ekonomiczne, tam jest naprawdę nie to samo sytuacja. Proszę Państwa, my się dajemy bardzo często podpuszczać, to jest raz. Druga sprawa to boimy się tłumu. My się boimy tłumu. Bo ktoś mi powie, że to, co ja mówię, to jest niedemokratyczne. Oczywiście, że jest. Ja jestem demokratą. Oczywiście, że jest. My się boimy, że nam przylepią etykietkę, albo ty jesteś ciemnogrodzianin, albo ty jesteś faszysta. A jak mi ktoś takiego mówi, jakiś jeden mi powiedział, że ja jestem faszystą, bo moje poglądy są faszystowskie. A ja mówię, proszę mi podać definicję faszyzmu. No to jak to? Pan doktor nie wie, co to jest faszyzm, nie wiem. No jak to? No to... Proszę mi podać definicję faszyzmu. No nie, no przecież wszyscy wiedzą. No nie wszyscy, ja nie wiem. Proszę mi podać definicję faszyzmu. Oczywiście nie podał, bo nie wiedział. Bo nie wiedział. Infektywa raczej. To jest infektywa, to jest słowobij, jak profesor Wolniewicz nazywa. To jest słowobij. Pytajmy się o definicję. Ktoś nas nazwie takim owakiem, podaj mi definicję tego i tamtego. Leży i kwiczy. Proszę Państwa, w większości rewolucji nigdy by nie było, gdyby nie miękkość władców. Do żadnej rewolucji by nigdy nie doszło. Jak Motłoch rozrabiał w Paryżu, markiz de Lafayette mówił do Ludwika XVI, najjaśniejszy panie, nabije paradział kartaczami i to było te rozpędze. Król zbladł i powiedział, ja jestem ojcem narodu, to są moje dzieci, nie wolno strzelać do moich dzieci. I Szwajcarom ostrą amunicję nawet odebrali. Mikołaj mówi dokładnie to samo. Ja jestem ojcem narodu. Nie było żadnego szturmu na pałac zimowy. Tam byli kadeci, 16-latkowie, nie mieli wydanej ostrej amunicji. I ta dzić pijana tam się wdała i ich wymordowała. A to, co Einstein pokazał, to jest oczywiście nieprawda. Nie było żadnego szturmu Bastylii. Tam było 40 inwalidów wojennych, prawda, niezdolnych do walki. Jakby markiz de Luynes miał obsadę, prawda, to by zbombardował Paryż dwie godziny kamień, na kamieniu by nie został. Tylko nie miał obsady, miał 40 inwalidów. I żadnych więźniów politycznych w Bastylii nie było, w tej propagandzie, tam siedział jakiś fałszerz,
Jerimarkis de Sad, prawda, jakieś te mini obwiesie. Pięć osób. Tak, pięć osób siedziało. No i oni powiedzieli markizowi de Lune, oczywiście oni sobie wezmą tylko prog z Bastylii, nikomu nic się nie stanie, tylko im otworzył bramy, spuścił mosty, to wszystkim głowy na tyki pozakładali. Gdyby nie miękkość rewolucji, tych władców, nie byłoby nigdy żadnej rewolucji. Proszę Państwa, znamy książkę, nie wszyscy, ale niektórzy pewnie znają, Lepeckiego, to była adiutant Piłsudskiego, Józef Piłsudski na Syberii. Piłsudski ze strzelbą na ramieniu w tłumce se na polowania chodził w tajce, ze słaniec. Na lekcjach języka rosyjskiego uczyli, że Lenin na łyżwach jeździł sobie. No, w łagrach się na kołymi jeździło na łyżwach, a dersowcy mogliby coś na ten temat powiedzieć, prawda? Widzimy? Wyroki śmierci. Sądy carskie przez cały XIX wiek wydały mniej wyroków śmierci niż sądy rewolucyjne w jeden miesiąc w Rosji Sowieckiej. Tu mamy porównanie. Gdyby nie miękkość władców, nie byłoby żadnej rewolucji. I teraz jest dokładnie to samo. Ludzie są rozmiękczani przez media, rozmiękczani przez szkołę i tresowani w sztuce tak zwanej tolerancji. A ja się pytam, studentów się pytałem co roku, co to jest tolerancja? Proszę mi podać definicję tolerancji. Przez 18 lat słyszałem 3 razy poprawną odpowiedź. Tolerancja to jest cierpliwe znoszenie czegoś, albo Boże akceptacja. Afirmacja jakaś. To jest cierpliwe znoszenie. Ja coś toleruję. Kiedyś matka powiedziała, nie będę tolerować takiego zachowania, albo inaczej, nie ścierpię tego czy tamtego. To to samo. Proszę Państwa, to, że ja coś toleruję, co to znaczy, że ja toleruję? Mogę tak obrazowo powiedzieć. Mogę dać mordę, a nie daję. Jestem tolerancyjny. Prawda? To jest tolerancja. Nasz się ćwiczy, że tolerancja to jest takie obejmowanie, takie czułe wszystkiego, albo to tego nie. I tolerancja ma granicę. Ja toleruję coś do czasu. Do czasu, gdy ktoś nie przekroczy pewnej granicy. Nie jesteśmy narodem rewolucjonistów. Nigdy nim nie byliśmy. Wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie. Nawet niektórzy ubolewali nad tym. Zygmunt Krasiński, my mówimy, że jesteśmy takim bardzo religijnym, pobożnym narodem, a Krasiński, my wcale nie jesteśmy. Dlaczego? Bo Krasiński mówi, jak komuś na czymś bardzo zależy, to się o to bije. A w Polsce nigdy nie było wojen religijnych. I na tej podstawie stwierdził, że Polacy są narodem obojętnym religijnie. A nie chce każdy wierzy w co chce. Prawda? I zobaczcie Niemców, Francuzów, Anglików i innych, oni się bili o religię, a Polacy nie. I Zygmunt Krasiński właśnie na tej podstawie stwierdził, że Polacy, no, ale weźmy Hiszpanię, weźmy Italię, prawda, działalność inkwizycji hiszpańskiej na przykład. Bo ludzie mylą to z inkwizycją papieską, która była zupełnie czymś innym. Ale inkwizycja hiszpańska rzeczywiście była krwawa, prawda? No i teraz Zygmunt Krasiński i Polacy to tacy letni religijni, bo widać, że na niczym im nie zależało, bo się o religię niechętnie bardzo mili, bardzo niechętnie. W ogóle Polacy się bardzo niechętnie mili, wbrew temu, co się nam wmawia, że jesteśmy takim bitnym narodem, wcale nie jesteśmy. Jakbyśmy prześledzili historię kilku bitew, to w znacznej części tych bitew to wialiśmy aż uczało. Natomiast jesteśmy narodem złożonym z pewnych paradoksów. Proszę Państwa, opowiadano mi we Wrocławiu, wielka fala szła, wielka powódź. Policja, wszystko tego uciekało. Okoliczne pijaki. Złodzieje roznoszuli, a wroki z piachem i robili umocnienia. Tak. A tamci to uciekali, którzy mieli zadanie to robić. Bardzo często to się powtarza w dziejach, bo tu nie mamy czasu, ja bym to zaczął opowiadać, to proszę powiedzieć, takie oczy historię trzeba na nowo napisać. Jest potwornie zagłamana. Potwornie. Przykład, co Sienkiewicz zrobił z Janusza Radziwiłła. Ostatnią szmatę, zdrajcę i tak dalej. Gdyby nie Janusz Radziwiłł, by nas ludzi się nie było pewni. Poszło 60 tysięcy Moskali, zdobyli Grodno, zdobyli Wilno, gdzie wierzchnęli 20 tysięcy ludzi, szli prosto na Warszawę, a Radziwiłł miał kilka tysięcy wojska. A Jan Kazimierz go nienawidził, ani jednego żołnierza nie dał, nie przysłał mu pieniędzy, o które prosił, nie przysłał mu amunicji, o którą prosił, nic. I co miał zrobić? Poddał Litwę Szwedom, a Rosjanie się panicznie Szwedów bali, natychmiast zatrzymali ofensywę. Gdyby nie to, by weszli do Warszawy. Ale zdrajcą było krzyknięto. Jak trzeba historię na nowo napisać? Tak samo tą rewolucję. Nie sądźmy na podstawie garstki ludzi. Jarosław Dąbrowski, Walery Wróblewski.
palcach tych rewolucjonistów policzyć. Prawda? Tych zawodowych rewolucjonistów. Na palcach ich trzeba policzyć. Proszę Państwa, nie wierzmy. Oglądajmy wystąpienia Grzegorza Brauna, te, w których on mówi o prawdziwych przyczynach powstania listopadowego, powstania styczniowego, oprócz prowokacji, oczywistych prowokacji naszych sąsiadów, Anglii czy Prus i tak dalej, to może głupoty naszych rodaków, na zakończenie Humani, proszę Państwa, aż tak zwana rzeź humańska, 20 tysięcy trupów, wąska grobla, byłem w Humani parę razy, tam była jakieś grobla, były jakieś mokradła, teraz już nie ma. I kapitan gwardii Hajdamacy, idąc na Humań, powiedział: nabije dwie armaty kartaczami, to dziadostwo od razu rozpędzenie. Szlachta rzuciła się własną pierwszą lufę, zasłoniła: nie strzelajcie do naszych chłopów, bo jak ich wystrzelacie, kto nam będzie pańszczyzną odrabiał. To wyszli chłopi i wyrżnęli. Taka była mądrość nasza. No? Takim jesteśmy narodem rewolucjonistów. Natomiast jeśli chodzi o drugą część pytania, bohaterów mają na pęczki. Tylko sami ich nie znają. Sami ich nie znają. I mamy wspólnych bohaterów, wielkich bohaterów, o których XIX-wieczni poeci ukraińscy nawet pisali. Prawda? I nawet dzisiaj w niektórych publikacjach pisze się na przykład o Przesławie Lanckorońskim. XVI wiek. Wspólne wyprawy z kozakami, prawda, na Tatarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Lach serdeczny, tak go nazywano. Wielki hetman sachajdaczny, który przyszedł pod Chocim, prawda, na pomoc Chodkiewiczowi i Lubomirskiemu. Bardzo ciężko poraniony do Kijowa, ranny wyjechał Zygmunt III, lekarza osobistego, medyka swojego nadwornego z Warszawy posłał. No i tak to nie pomogło. Takich ludzi oni mają dużo więcej, tylko oni o nich wiedzą. Oni nie wiedzą, bo się pewne postacie się gdzieś tam wynosi na piedestał. Natomiast o tamtych rzeczywistych, wielkich bohaterach i bardzo zasłużonych ludziach, no bo nie byłoby Akademii Mohylańskiej, gdyby nie sachajdaczny. Tak. Halszka Hulewiczowa dała grunt, a sachajdaczny dał pieniądze na budowę tej szkoły brackiej, która później przekształciła się w Akademię Mohylańską. Jedną z najlepszych szkół w Europie swego czasu. To sachajdaczny na to zapisał pieniądze w testamencie właśnie. I takich postaci mamy dużo więcej. Wystarczy chociażby Tarasa Szewczenkę uważnie poczytać, chociażby jego piękny wiersz do Polaków. Jak on tam wspomina. Były takie czasy, kiedy brakaliśmy się z wolnymi Lechami. Tak. Pisał to. No a potem tam dalszy ciąg, przyszli ksiądzy, prawda, i nas poróżnili i tak dalej, i tak dalej. I na końcu jest tak. Podaj rękę kozakowi i daj mu swoje serce, a razem w imieniu Chrystusowym odbudujemy nasz niegdysiejszy wspaniały raj. To są piękne słowa. Kto o tym wie na Ukrainie? Także przyszłość jest przed nami. Ruch narodowy ukraiński, który się rodził w XIX wieku, rodził się w dużej mierze, ten pierwszy ruch taki, on był zdecydowanie chrześcijański, zdecydowanie konserwatywny. Polska szlachta robi. Która poczuła gdzieś tam ze przodków, że ich przodkowie byli Rusinami spolonizowanymi, no chociażby rodzina Wołodyjowskich, to byli prawosławni Rusini, którzy na katolicyzm przeszli. Tak. Wiśniowiecki też przeszedł. O, Wiśniowiecki to w ogóle, oni mieli okropni polskiej krwi. Ojciec był Rusinem, matka była, się powiedzieli, Rumunką, prawda? I walczył z Kozakami przecież. Tak, więc to zupełnie są inne historie, Proszę Państwa, na przykład Wacław Lipiński. Polski szlachcic. I on zupełnie świadomie stanął po tamtej stronie i zmienił nazwisko na Wiaczesław Lipiński. Wybitny ukraiński historyk końca XIX, początku XX wieku.
Aleksander Barwiński, to samo. Wybitny XIX-wieczny działacz ukraiński, XIX-XX wiek. Kapitalne jego przemowy do Polaków w Sejmie Galicyjskim, w parlamencie w Wiedniu. Kto to o tym wie? Nikt tego nie zna. No z Szeptyckimi to jest jeszcze dziwna rzecz, bo bracia się bardzo między sobą różnili. Jeden nie chciał mówić po polsku, mówił o Stanisławie, Andrzeju, nie chciał mówić po polsku, tylko mówił po rusku, po ukraińsku, jak się powiedzieli. Z kolei Stanisław Szeptycki nie chciał mówić po rusku, no ale jako arystokracja, jak się spotykali na zjazdach rodzinnych, mówili po francusku. No, tak to było mniej więcej. Jeszcze w XVIII wieku słynny starosta kanioski Mikołaj Bazyli Potocki, wariat 2 metry wzrostu, prawda, twarz debila, nadportem na zamku w Olesku. To on po polsku nie chciał mówić, mówił po rusku, ubierał się po ludowemu, pierścień tylko na palcu nosił, żeby było wiadomo, kto to jest, jadł kiełbasę, popijał gorzałką albo piwem, nie miał zastaw, karoc i tak dalej, za to miał miliony. Inni potoscy u Żydów byli pod kąt w długach, a on miał miliony. Dla fantazji, jak go tam trochę docisnęli, to został mnichem w Poczajowie, prawda? Dał kilka milionów na przebudowę ławry poczajowskiej, ale sobie zawarował list żelaznego igumena, że nie będzie zmuszony do postu i nocnego wstawania. W każdym razie ten człowiek lubił przywalić. Łapał Żydów, znaczy on nie łapał, kozacy jego łapali Żydów i baby, kazał im wchodzić na drzewa i kukać. A im strzelał w tyłek z dubeltówki, jak ktoś spada się nie zabił, to dukata złotego mu rzucał, za którego można było parę miesięcy przeżyć i stąd się wzięło powiedzonko, w mordę bije, rubla płacę. No i on tak kiedyś po kieszeniach się poklepał, jakiś szlachcic go zaczepiał, żeby go sprowokować, bo jakby go kopnął, to musiał mu ze 100 zł rzucić odszkodowania, no bo jakby go szlachcic o pobicie oskarżył, to by się pan wierzy nie wywinął, chyba żeby się opłacił. A on się poklepał po kieszeniach, i te pewne budłby tych groszy nie mają, nie będę bił, bo nie mam pieniędzy, pan bardzo. Więc no, byli tacy ludzie, jak Andrzej Szeptycki nie chciał mówić po polsku, no ale Potocki w XVIII wieku po polsku nie chciał mówić, tylko mówił po polsku. No to różnie to bywało. Co do Tarasa Szewczenki, no bo przyznaję, że nie znam jego poezji, tylko wyrywkowo, ale no, właśnie zostałem zapoznany niedawno z takimi fragmentami, które wyraźnie gloryfikują hajdamaczyznę i tam są wręcz takie stwierdzenia ryza blachi. Tak, proszę pana. Zdecydowanie jest taki poemat hajdamaki i to jest scena zwana Gonta w Humaniu. Ja to znam po polsku i po ukraińsku. I tam jest też taka zupełnie fikcyjna scena, jak do Gonty przyprowadzają jego dwóch synów wychowywanych w kolegium jezuickim i on mówi, ta wasza maty, ta Polaczka, ona was tak opolaczyła, tak to byśmy razem ryzali lachów, nie? A ci chłopcy mówią, o tatę, budemo ryzate, budemo, o nie, nie, teraz już wy lachy i rzeka za mnie zatrąć niby, nie? To jest nieprawda, po pierwsze. Że tak było, a po drugie, to warto przeczytać początek hajdamaków, koniec hajdamaków i parę razy przez ten, bo to jest długi poemat, przewija się jedna rzecz, że on te opowieści różne zasłyszał od różnych dziadów, od jakichś lirników, od takich, on to zebrał i napisał po co? Żeby się to więcej nie powtórzyło. Taka jest wymowa tego. Żeby to się więcej nie powtórzyło. Bo to jest, jak on płakał nad tą ziemią, że to jest tak nieszczęśliwa ziemia, że tam tyle krwi, tyle cierpienia, tyle mordów i tak dalej. On nad tym płakał nie tylko w tym utworze, w wielu innych. A co on napisał? A co on napisał Bohdanie Chmielnickim? Dlaczego jest pomnik Bohdana Chmielnickiego w Lwowie? I jest tak zwana fala, taki płac brązu jest i tam są sceny różne z poematów Szewczenki, a Chmielnicki stoi taki bokiem odwrócony, taki podełbatek na niego patrzy. Dlaczego? Bo on napisał w jednym wierszu, tak jakby to matka Chmielnickiego mówiła. Ty Bohdanku, Bohdanku, ty nierozumny synu, gdybym ja wiedział, jakie ty nieszczęście na Ukrainę ściągniesz, to by cię w kołysce udusiła. A w innym utworze Szewczenko napisał: Bohdanku, ty nierozumny hetmanie, spójrz na twój Perejasław, spójrz na tą Ukrainę, jak ona dzisiaj wygląda. Gdybyś ty wiedział, jak ona dzisiaj wygląda, to byście na śmierć śmierdzącej żydowskiej karczmie zabił albo w świńskim bajorze utopił. Tak jest napisane u Szewczenki. No ale to jest bohater narodowy Ukrainy. Proszę państwa, nie do końca. Bo co? Zauważmy, pomniki Chmielnickiego wszystkie były stawiane albo za carskiej Rosji, bo przyłączył w Perejasławiu,
albo za czasów Związku Sowieckiego. Na współczesnej Ukrainie pokażcie mi Państwo współczesne pomniki Chmielnickiego. Współczesne. Nie ma. Szewczenko wszędzie. Ponad w najmniejszej wiosce stoi Szewczenko, prawda? A Chmielnickiego nie ma. Jest tylko na banknocie 5-grywnowym. Nie ma Chmielnickiego. Bo większość Ukraińców uważa, że Chmielnicki Ukrainę zaprzedał Rosji w Jarosławiu. I to jest prawda. Dlaczego pan wielokrotnie wspominał o Marksie i ani razu nie wspomniał o tym, że Marks za fasadą z tych twierdzeń naukowych, właściwie prawie ze wszystkich nauk, ukrył, a właśnie wyartykułował aksjomat, że pasożytnictwo jest jedynym pojęciem, które umożliwia naukowe wyjaśnianie wszystkich spraw życia i historii, i prawa, i ekonomii. No i całe rozważania na temat tego, co się tam ewolucja, no to dotyczą właściwie aspektów unikania dysonansów poznawczych. Bo Marx to tak wytłumaczył, że nawet głupi chłop, tak jak pan mówi, ta tłuszcza, potrafi sobie jakoś tam kalkulować, że tego trzeba zabortować, tamtego nie, a jeśli nie, no to wytłumaczyły te elity, jak pan to nazywa, rewolucyjne. Ale jeśli chodzi o tę Ukrainę i inne mniejszości, bo nie tylko Ukraińcy są, Żydzi są, Litwini. Ostatnio, 10 lat temu, wyszła taka książka profesora historii z Uniwersytetu Izraelskiego, Hebrajskiego w Tel Awiwie, Naród wymyślony. To była reakcja na wyniki wieloletnich badań, bardzo dużymi nakładami poniesionych, gdzie ci koloniści sjonistyczni, którzy zaczęli kolonizować pod protektoratem Piłsudskiego, później Hitlerowi się nie udało, no to Stalina, Andersa, Bermana i tak dalej, nie mogli znaleźć żadnego śladu, że istniał kiedyś król Salomon, że jakiś naród żydowski po 40 latach błądzenia po pustyni znowu Jerozolimy i tak dalej, bo to powinno mieć jakieś tam archeologiczne czy inne ślady. Więc stwierdził, że to nie Żydzi, tylko Chazarowie skolonizowali ostatnio, a prawdziwi Żydzi to są Palestyńczycy. Palestyńczykom nic nie pomoże. Czy będą się uważać za Żydów, czy za Chazarów, czy innych. Ale takie podejście do tych mniejszości nie tłumaczy, dlaczego na przykład Juliusz Stepan, no, Wicz, zdaje się, dopóki nie został arcybiskupem Wilna, to był Juliuszem Stepanowiczem, kończył studia jako Polak i tak dalej. Później, jak został Litwinem, na ingresie tam w katedrze Wileńskiej ogłosił, że nigdy już od tej chwili, nigdy żadna msza nie odbędzie się po polsku. Mimo, że w 1963 roku w ogóle nieznany był język litewski na Litwie. To znaczy parędziesiąt wsi znało go tam głównie na Żmudzi. I używało i seminarium duchowne, gdzie ci księża uczyli się języka litewskiego w tym seminarium. I król Waza wydał jakiś dekret, który Kościół respektował, że po takim seminarium ksiądz ma prawo pierwszeństwa do stanowiska proboszcza na Litwie właściwej. No dobra, przepraszam, ja mówię, ale fajnie pan poruszył ten temat, ale to nie jest temat na dzisiaj, bo my o tym nie mówiliśmy w ogóle. No, ale zupełnie inny temat. Ci Ukraińcy, ten Szeptycki jeden, Szeptycki drugi, to byli mniej więcej te same psychologiczne momenty tam działały, jak u tego Stepanowicza. Nie, proszę pana, nie zgadzam się z tym. Albo tak jak ten Żyd napisał, naród był wymyślony, oni ten Stary Testament pisali jako... Proszę pana, najmocniej pana przepraszam, ale my tutaj pytania zadajemy, a nie będziemy się przerzucać polemiką. Pana zaprosili kiedyś z wykładem. Tak, bardzo chętnie. Bardzo chętnie, wie pan, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, jak to się stało, że nagle w pewnym momencie bardzo dużo ludzi pochodzenia
i tu uwaga, Rusińskiego, bo jest coś takiego jak Ruś, prawda? Ruś Kijowska była mocarstwem w pewnym momencie, kiedy tutaj na obecnych terenach, w tej chwili Polski, 90% ludzi nie umiało czytać i pisać, to na Rusi Kijowskiej chłopi pisali na korze brzozowej. Więc kultura była o wiele wyższa niż w państwie piastowskim, ale dlaczego? Bo nie było różnicy między językiem nauki, językiem kościoła, a językiem potocznym. Ten język, który my dzisiaj nazywamy starocerkiewno-słowiańskim, to w dużej mierze był tym językiem dawnym, którym kiedyś się posługiwano. Chłop szedł do cerkwi, słyszał ten język w liturgii. W tym języku pisano jakieś kroniki, księgi i tak dalej, a u nas była łacina, której nie tylko chłop nie rozumiał. I Rej co pisał, i Polacy do dzisiaj nie rozumieją Reja, po dziś dzień. I mówią, iż Polacy to nie gęsi i swój język mają, to jest guzik. Prawda. Rej tak wcale nie powiedział. Iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Iż Polacy nie mają gęsiego języka, czyli języka gęsi kapitolińskich, czyli łaciny. O to chodziło Rejowi. A tu mówią, łacina święty język jest. Jaki święty język? Święty Hieronim przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński i nazwano ten tłumaczenie wulgatą od vulgus, czyli pospólstwo po łacinie. Bo pospólstwo już nie rozumiało Greki, w której jeszcze w VI wieku na Latera nie była przeodprawiana. Po prostu, żaden święty język. I tyle. No, ale mówię, to jest dygresja, masa tematów. A propos tego języka, pan mówi tam z tego. Jak pisarz wielki ukraiński, Iwan Franko, jak on się naprawdę nazywał? Hans Frank. Niemiec. Hans Frank. A jak się nazywał nasz Franciszek Smolka? Ten, który sypał kopiec u Unii Lubelskiej w Lwowie. Jego ojciec się nazywał Szmölke. Był Austriakiem nasłanym do germanizacji Lwowiaków. A się spolonizował. A skąd się wzięły takie dzielnice Lwowa na przykład, jak Zamarstynów? Bo jakiś tam facet mieszkał, miał nazwisko Zomerstein i się spolonizował. I potem dzielnica w jego dawnych posiadłościach Zamarstynów, prawda? Od tego Zomersteina. Kul Parków, tak samo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masa się ludzi. Wincenty Pol, wielki polski poeta. Wincenty Pol. Jego ojciec pisał się przez HL i był policjantem, prawda? Ale mówię, to Lwów. Lwów polonizował ludzi cudownie, a kogo tam nie było? We Lwowie urodził się Leopold von Zacher Masoch, ten od masochizmu. Jego ojciec był policmajsterem austriackim i dzisiaj jest pomnik Masocha we Lwowie, jest knajpa masochistyczna i można batek zarobić. Chodzą takie dziewczyny w takich skórach fajnych z tymi spejczami, można było w tyłek zarobić. Tak. I stoi pomnik Masocha przed knajpą i ma kieszeń tak otwartą i przewodnicy lwowcy zakręcają kobiety, żeby mu rękę do kieszeni wsadzały, a tam ma z brązu coś odlanego i kobieta się robi taka pąsowa, oni robią zdjęcie i się śmieją. Także ja jadę do Lwowa, proszę Państwa, 13 października, Lwów, Olesko, Podchorce, Żłukiew, także przez Lubin przyjeżdżamy, także kto będzie chciał pojechać, zapraszam, miejsca jeszcze są. Ale no mówię, to jest bardzo wesoła sprawa, masa Polaków się, przepraszam, masa Niemców różnych innych się spolonizowała, a kto budował Żłukiew? Włosi. Paweł Szczęśliwy, a Boży Przychylny, takie przydomki mieli, prawda, mieszczanie, a nawet chyba Paweł Szczęśliwy był pierwszym burmistrzem Żłukiew. Jeśli można jeszcze, bo ostatnio wczoraj tak na YouTube tam wszedłem i posłuchałem pana odnośnie Kamieńca Podolskiego. A ponieważ miałem szczęście w 1985 roku być w Kamieńcu Podolskim, nawet sfotografowałem tę pasztę Batorego z tym napisem. Tak. Mam gdzieś tam w czarno-białych jeszcze fotografiach te zdjęcia z tamtych lat i właśnie też byłem bardzo szczęśliwy, że to przetrwało w takim stanie, że czytelne jest. No ale pamiętam też tę masę kościołów w mieście, które takie wypalone, takie po prostu porośnięte już jakimiś roślinami, bo tam spotkałem proboszcza polskiego i oni mieli wtedy taki mały kościółek tylko za nim na cmentarzu. Oni sobie odbudowali ten kościółek, tam parafia była, byłem tam na mszy. Na cmentarzu prawosławnym. Tak, no i z tego co tam pan mówił, słyszałem, że tam się sporo jednak odnowiło. Wspaniale.
Nie poznałby pan kamienicy. No właśnie, ciekawy jestem, jak to wygląda. Nawet widziałem tam zdjęcia tego dojazdu do tej twierdzy, zupełnie tam ten most inaczej już wygląda. Niech pan zobaczy taki filmik Inwazja Islamu na Polskę. Mój filmik. Ja tam pokazuję dużo zdjęć z kamienica. A tu mam swoją książkę o kamienicu tutaj. W każdym razie, 75% zabudowy kamieniec stracił na skutek II wojny światowej, bo tam mieszkało kupa Żydów, Niemcy tam getto zrobili, a jeszcze w 1941 zbombardowali, że to żydowskie miasto, prawda? No ale oni teraz przyjeżdżają, porobili sobie te skany w Łodzi i odbudowują wszystko. Kamienicę po kamienicy odbudowują, proszę pana, starówka kamieniecka jest już prawie odbudowana. A te kościoły? Wszystko. Wszystko, proszę tak? pana, katedra, pięknie odnowiona, Kościół Dominikanów. Ojciec Alojzy Kosobucki odbudowuje Kościół Dominikanów. Te budynki po franciszkańskie to ma cerkiew prawosławna, ale one były strasznie zdewastowane, bo tam Sowieci w klasztorze urządzili jakąś fabrykę i potwornie zdewastowali, potwornie. Kościół też zburzyli taki szczyt, prawda, 18-wieczny, tam wieżyczkę z sygnaturką i tak dalej zburzyli. To już inaczej wygląda. No tam jest krzyż prawosławny, no tam jakoś mają małą cerkiewkę. Budynki poklasztorne grożące zawaleniem odbudowują. Cały czas odbudowują. Ale odbudowali masę. A jeszcze o ludność, bo wtedy jak tam rozmawiałem z Polakami, którzy tam jeszcze przyznawali się do polskości, no to tak były szacunki, że około 5000 gdzieś tam ludzi w okolicy, powiedzmy, polskiego pochodzenia. No w tej chwili liczą, że tak co najmniej 13000 jest. Aha. Co najmniej 13, bo coraz więcej ludzi się przyznaje. Niektórzy mówią nawet o 20000. To jest miasto chyba 96000 w tej chwili se liczy, bo dużo wyjechało. Ale Grudek, 75 km na północny zachód od Kamieńca, tam jest chyba około 70% Polaków w ogóle mieszka. A całą odbudowę kościoła w Grudku, to jak za komuny w Polsce. Ksiądz nie mógł dostać zezwolenia na budowę kościoła, dostał zezwolenie na remont kaplicy, tak remontował kaplicę, że kościół z niej powstał. A potem ta kaplica w środku zostaje, on wyburzył. A ksiądz, proszę państwa, miałem okazję tego człowieka na rok przed śmiercią poznać. Ksiądz był rodowitym Łotyszem. Gdybym nie wiedział, że to nie Polak, to bym nigdy nie powiedział. Czysta polszczyzna, zero akcentu jakiegokolwiek. On opowiadał, biskup go wyrydze wezwał, mówi, słuchaj, ty pojedziesz do Polaków na Ukrainę pracować, no ucz się polskiego. Ja się wyrydze uczył polskiego, ksiądz Wanax się nazywał. I położył jeszcze kamień węgielny pod największą polską szkołę na Ukrainie dla 1200 uczniów. I on z miejscowych Polaków zorganizował ekipę budowlaną. No jako misjonarz przeszkolony we wszystkim, prawda? Bo mówi tak, no ci miejscowi, no to tu kradną, tu będą bumelować, tu się napiją, prawda, dniówka leci, nie? Z Polaków se zorganizował ekipę budowlaną, tak mi opowiadał. Wybudował nie tylko dużą plebanię, duży budynek seminaryjny, dom księdza emeryta, ten kościół. Podobno Batuszkowie do niego przychodzili, żeby im cerkwie budował. Bo solidnie budował i podobno jeszcze jakąś stację benzynową nawet budował. Także na jego pogrzeb przyjechał arcybiskup z Lwowa. W Kamieńcu jest kościół ormiański, to znaczy ten katolicko-ormiański. Nie, są ślady, tylko ruiny są. Nie ma już. Nie ma. We Lwowie jest, ale nie katolicko, jest monofizycki w Lwowie. W Kamieńcu była najliczniejsza gmina ormiańska w Rzeczypospolitej. W tej chwili Ormian w Kamieńcu jest jakaś gasteczka, ale kościoła tego co wiem, to nie mają. A jeszcze a propos, bo pan przypisywał chłopom sposoby rozumowania, jakie im implikowały te elity, jak to szlachecką inteligencję. W Suwałkach był taki przypadek, że najpierw Suwałki należały do zaboru pruskiego. Chłopi zostali uwłaszczeni, nadano im tą ziemię z zakonu benedyktynów, który się mieści w Gminach. No i kazano płacić podatki. Później te Suwałki przeszły do podwładu carski, dosyć prędko. No i przyjechali urzędnicy carscy, którzy nie mogli ścierpieć, żeby chłop nie był pańszczyźniany. A to może naprawdę zgłosili pana na wykład? I wszyscy chłopi krzyżykami potwierdzili, że oddają ziemię carowi za prawo łowienia rybki i zbierania krusów. Znana historia.
To trzeba dochodzić po prostu, to są prawa nabyte, to trzeba dochodzić. To pan ma absolutną rację, to jest prawda, to co pan mówi, to jest prawda. I to po dziś dzień urzędacy mają z tym kłopot. Mają z tym kłopot. Ale patrzcie, jak sprawę rozwiązała Polska międzywojenna. Te majątki kościelne na przykład, które rząd cały, albo szlacheckie, które rząd carski pokonfiskował, państwo polskie przedwojenne nie oddało. To jest ciekawostka. Po tej tak zwanej transformacji nie było reprywatyzacji. Tak naprawdę nie było reprywatyzacji. 37 tysięcy podobno było przed wojną małych elektrowni wodnych. Wszystko komuna zniszczyło. Gdzie młyny, gdzie fabryki, gdzie różne tam inne rzeczy, już nie mówię o tam, my mówimy dużo o kamienicach, nie? A ile ludziom ukradziono drobnym przemysłowcom i do różnych młynów jakichś tam innych? Nie ma, nie było reprywatyzacji, w ogóle nie było reprywatyzacji. Bo co? Podobno, to chyba nie wiem, czy to czegoś brano, czy to Ziemkiewicz, że podobno pan profesor Geremek bardzo był przeciwny reprywatyzacji, bo mi, że nie będziemy pomagać w odbudowie klasy, której nie byśmy nie chcieli odbudowywać. Oni chcieli socjalizmu, bo proszę państwa, socjalizm, bo były takie napisy, socjalizm tak, wypaczenia nie, popatrzmy na różnych strajkach. Socjalizm tak, wypaczenia nie było. Tak, nie będziemy odbudowywali dawnych klas. Przedwojenna Polska sanacyjna też była przeciwna ziemiaństwu. Ja znam wielu ziemian i mówili, jak ich okradziono jeszcze przed wojną, prawda? Jak ich dławiono podatkami i tak dalej, bo były wielkie budowy socjalizmu, prawda, w Polsce. Polska przedwojenna szła ku socjalizmowi niestety, ja uważam. I proszę państwa, gdybyśmy poczytali programy rządu emigracyjnego, Polska po wojnie miała być jak dzisiejsza Szwecja, prawda? Socjalistyczna miała być. Tak. Nie komunistyczna, tylko socjalistyczna. A ja polski socjalistyczny. Ja byłem w Ruchu Obrony Praw Człowieka Obywatela i w pewnym momencie z tym środowiskiem zerwałem kontakty, bo stwierdziłem, że oni marzą o Polsce socjalistycznej. Tylko nie moskiewskiej oczywiście, ale socjalistycznej, takiej w duchu PPS-u przedwojennego, ale jeszcze pokropiony święconą wodą. Ja mówię, kiedyś jedna pani mi powiedziała, nie chciałem podpisać na ZHN, nie? A dlaczego pan nie chce podpisać na ZHN? Ja, pani wie, jak jest na wodę święconą? No jaki H2 plus ZHN? Nie. A poza tym mówię, proszę pani, ZHN to jest socjalizm pokropiony święconą wodą. A pan się boi święconej wody? Nie, proszę pani, ale socjalizmu nie lubię. Ja dwa problemy chciałbym postawić. Jak pan widzi szansę na zbliżenie polsko-ukraińskie? Czy widzi pan jakieś szanse na zaszczepienie tam cywilizacji łacińskiej na tych terenach? Bo jak twierdzi konieczny, no, tylko społeczeństwa jakoś współmierne ze sobą cywilizacyjnie mogą trwale współpracować. Czy są takie perspektywy? A druga sprawa dotyczy problemu rewolucji i kontrrewolucji. Bo tutaj mówiliśmy o rewolucji, a jak pan widzi problem kontrrewolucji? Czy można ją przeprowadzić? I to tutaj jest moja opinia. No, nie można przeprowadzić pewnych zmian wyłącznie rewolucyjnie, bo żeby w polityce coś skutecznie zafunkcjonowało, musi być poparte jakąś siłą. I to właśnie rozumiem przez działanie kontrrewolucyjne. To znaczy przywrócenie ładu, ale w oparciu o jakiś czynnik siły, który w polityce jest moim zdaniem nie jest. Dobra. Proszę pana, pierwsza sprawa. Nie jestem zwolennikiem teorii profesora Konecznego, od razu to mówię. Dlatego, że chociażby na kilkadziesiąt lat przed profesorem Konecznym Mikołaj Danielewski napisał takie dzieło Rosja i Europa, mało kto w Polsce o tym w ogóle słyszał, nie mówiąc o czytaniu, i pisał prawie to samo, tylko kilkadziesiąt lat wcześniej. Tak zwane zaprowadzanie cywilizacji łacińskiej na wschodzie skończyło się tragicznie. I my nie będziemy tego powtarzali. Nie będziemy tego powtarzali. Na wschodzie zdecydowanie to się traktuje jako próbę polskiej ekspansji. Zdecydowanie. Nie ma o czym mówić. W 1623 roku do Czernichowa, 160 km za Dnieprem, po tamtej stronie, Polacy weszli, zajęli 12-wieczny Sobór Prawosławny i oddali Dominikanom. I od razu nienawiść do Lachów i Łacinników. Od razu. A nie można było sobie własnego zbudować? Prawda? Mój przyjaciel już nieżyjący, Stasio Mroźno z Nadwórnej,
Stanisławowa mówi, jak mali chłopcy przed wojną, jak to musiało wkurzać Ukraińców i Żydów. Mali chłopcy bawili się w chowanego i robili wyliczankę. Raz, dwa, trzy, wszystkie Żydy, psy i uwaga na gramatykę. My Polacy, złote ptacy i wychodzisz ty. My Polacy, złote ptacy. I to nam wschód, nie może nam wschód tego darować, żeby zawsze tak idziemy. Ja w Kamieńcu byłem świadkiem. Ukraińcy sobie siedzą, piją sobie piwko, palą papierosy, spokojnie tego. Przyjeżdża grupa z Polski, wrzask, trzy stoliki do kupy, dwie skrzynki piwa na stół, bluzki takie lecą, kawi zaje, prawda, na pół Kamieńca, a Ukraińcy patrzą o Polski i pany przyjechały. Proszę Państwa, takie świadectwo wydajemy w Kamieńcu, we Lwowie, 200 razy tam byłem, widziałem na własne oczy. W Żółkwi kilka lat temu była afera, bo jak przyjechała grupa z Krakowa, weszli do ogródka przy hotelu, to darli gęby o drugiej w nocy tak, że sąsiedzi policję wezwali. I się natychmiast uspokoili. Tak, niestety tak wygląda to. Anglicy się tutaj w Polsce drobią, ale u siebie to są spokojni, bo tam policja by ich spałowała od razu. To oni tutaj się wydzierają. A Polacy się wydzierają na Ukrainie, a Niemcy na Malcie na przykład. Widziałem Niemców, szli młodzi Niemcy środkiem ulicy w Walencie, pluli gęby, prawda, pijali. Ale mamy też milion już Ukraińców młodych, tak? I przyjeżdżają, zachowują się bardzo przyzwoicie. Tak, tak. Są zachęceni, tak jest. Można zobaczyć o Niemcy filmy na YouTube. Tak jest. Jak ktoś rozumie, rosyjski albo ukraiński, może posłuchać. Dla nich tutaj to jest raj. Proszę Pana, dokładnie tak, ależ dokładnie tak jest. Oni na przykład w 90., pod koniec lat 90., to jak się przyjechało na Ukrainę, to w hotelach ukraińskich jeszcze były, nie było takich toalet, jakie my znamy, tylko były stopy Stalina tak zwane, prawda? Albo na Małysza się tam, nie mówię, tak? Pierwsze co robili, to pozmieniali tam, gdzie Polacy przyjeżdżali, wszędzie poprzywozili wyposażenia, łazienek i tak dalej, z Polski poinstalowali te urządzenia i dzisiaj trudno na Ukrainie, w większym mieście, spotkać gdzieś, żeby w toalecie nie było normalnego takiego klozetu jak w Polsce. Od takich drobnych rzeczy się to zaczynało, ale od czego jeszcze? Jak pojedziemy, przejedziemy przez Ukrainę, nieraz po wioskach patrzymy, antena jedna, satelitarna, druga, trzecia. Oni oglądają i oni widzą, jak ludzie w świecie żyją i oni też tak chcą żyć. Tak. Natomiast, wracając do tego, proszę Pana, każda próba wprowadzenia tak zwanej cywilizacji łacińskiej na wschodzie skończy się tragicznie. Skończy się tragicznie, bo pewna grupa ludzi sobie ubzdurała, że to jest najcudowniejsza cywilizacja pod słońcem. Ubzdurała, dosłownie, ja tak mówię, ubzdurała. Ja na przykład, no, jestem teologiem z wykształcenia. Ja się na tym znam. Jak ktoś chce ze mną tutaj mi udowadniać wyższość jakiejś religii nad inną, no to ja go tak popędzę, że po prostu nie będzie wiedział, którędy uciekać, prawda? Ale to się za tym wiąże, to się z tym wiąże. To się z tym ściśle wiąże. Nie wolno. Generał Lewieć, moim zdaniem go ukatrupili, powiedział jedną ważną rzecz. Prawosławie to nie jest religia. Prawosławie to jest cywilizacja. To jest cała cywilizacja. Amerykanin to myśli, że człowiek na wschodzie, Ruski czy Ukrainie, czy tego, to jest, on jest taki sam jak on. On tak w duszy naprawdę jest demokratą, tylko on jest technologicznie 60 lat do tyłu, to jest nieprawda. To jest nieprawda, to jest zupełnie inny sposób myślenia. I nawet oni mają takie piękne słowo, Rosjanie. Polacy mówią, że ktoś ma światopogląd. Mówi światopogląd marksistowski, światopogląd taki, światopogląd tak. Nie. A oni mają takie słowo mirosocjalcanie. I to słowo ma podkład religijny. To jest metafizyka. On postrzega wszystko poprzez ostateczną przyczynę. To jest metafizyka. To się bardzo różni od światopoglądu. To jest miłosocjecanie. I on ujmuje świat jako pewną logiczną całość. Jeśli można, bo mi się wydaje, że Pan tutaj pewne rzeczy sugerował, ale nie do końca jakby tak wyartykułował, o co chodzi. Tu nie chodzi też jakby stricte o cywilizację, zaprowadzenie tej cywilizacji łacińskiej, tylko może chodziłoby raczej o to, czy jest szansa na to, żeby Ukraina zbudowała swój system na polityczny, na wartości. Bo w zasadzie cała jakby rzecz polega, że my jako Polacy przyjmujemy etykę i moralność w polityce. Rozumiemy po prostu politykę, wiążemy jakby z tymi sprawami. Natomiast no, na przykład Ukraińcy
nawet w życiu społecznym nie stosują etyki. Tam kult siły w zasadzie. I w zasadzie nie ma czegoś takiego właśnie jak etyka. Nie ma tego porządku, tego czynnika, który by porządkował te stosunki i stwarzał takie warunki, które byłyby korzystne dla całego społeczeństwa. Tylko jest to właśnie oligarchia, to wie pan, o co chodzi, nie? Proszę pana, dwie rzeczy. Bo pierwsza sprawa to jest to, że jeżeli oni by oparli się na przemyśleniach takich ludzi, chociażby jak Barwiński, jak Lipiński, jak ich wielki historyk Hruszewski na przykład, to absolutnie tak. Na tym, jeżeli się oni na tym się oprą, absolutnie możemy się dogadać. Bo jakby pan poczytał pisma Hruszewskiego, jakby pan zobaczył, co ci ludzie robili, to byli Europejczycy. Że oni troszeczkę inni niż my, no wiadomo. Natomiast to byli ludzie myślący kategoriami takimi właśnie etyki i tego, tamtego. To komunizm zabił. A potem ta ideologia nacjonalistyczna, która doszła do głosu, niestety, ona nie ma nic wspólnego z Hruszewskim, z Barwińskim, z innymi, bo ona jest oparta o darwinizm i o marksizm w dużej mierze. To jest przeróbka, mieszanka darwinizmu z marksizmem i podlana jakimś tam sosem miejscowym. Natomiast każda próba oparcia się o wartości religijne idzie ku dobremu, z tym, że my musimy uznać, że proszę pana, to jest bardzo trudno mówić ludziom, którzy mają coś tam już zafiksowane z góry, tylko trzeba uznać, że oni wcale nie są żadnymi schizmatykami. Ja to wiele razy słyszałem, bo schizma to, bo schizma tamto. Ja bym zaraz tutaj udowodnił, kto schizmę zrobił i kto się od kogo odłączył. Bo że się prawosławni odłączyli od kościoła. Wiele razy słyszałem coś takiego, że prawosławni się nigdy do żadnego kościoła nie odłączyli. To jest moja teza, ja to mogę cały wykład wygłosić i to mogę udowodnić nawet. Dlatego, że kościół był jeden. I to nie przedstawiciel patriarchy przybył do Rzymu i złożył na Lateranie listy z klątwami i uciekł z Rzymu, tylko odwrotnie. Kardynał Huber przyjechał do Konstantynopola, w Hagia Sofia zostawił na ołtarzu Litwy listy wyklinające patriarchę i uciekł, bo się bał, że go tłum zlinczuje, a papież biedny o niczym nie wiedział, bo akurat w Rzymie umierał. A podróż z Konstantynopola do Rzymu kilka miesięcy trwała, więc zanim cokolwiek tego, to już było po ptokach, to się mówi. A w 1204 roku krzyżowcy, zamiast iść do Ziemi Świętej wojować z niewiernymi, splądrowali Konstantynopol, prostytutki przebierali w szaty biskupie, odprawiali parodię nabożeństwa prawosławnego, pili wino z kielichów mszalnych, barany w Hagia Sofia piekli, proszę pana, gwałcili zakonnice, także wskakiwały do studni, żeby nie być zgwałcone. I potem Grecy mówili, lepszy już dla nas turban turecki niż papieska tiara. Taka jest prawda i to nie ja mówię, są kroniki czwartej krucjaty Villardeu i de Jeanville, dwaj arystokraci francuscy napisali te pamiętniki czwartej krucjaty. Taka jest prawda. Ale kto sprowadził tą krucjatę i w czym interesie? No, Wenecjanie w dużej mierze i dali nawet pieniądze, dali okręty i oczywiście w zamian za część łupów. Proszę państwa, Napoleon Bonaparte ukradł ze skarbca w Wenecji 0,5 tony złota, tego jeszcze bizantyjskiego złota i przetopił na pieniądze dla żołnierzy. Zabytkowe kielichy, pateny i tak. Odzierali, prawda, z ksiąg, prawda, okładki srebrne, złote i tak dalej. Te słynne z hipodromu w Konstantynopolu, koniec brązu. Ukradli, prawda, Wenecjanie też. Połowa katedry świętego Marka to jest wyszabrowana z Konstantynopola. Nawet tam gdzieś jakąś kolumnę, jakiś archeolog, że to z jakiegoś tam pałacu była wyszabrowana. I tam nawet jest gdzieś tam jakaś marmurowa kawałek stopy ukruszonej, z którego to pałacu było ukradzione. Totalny rabunek po prostu. Skarbiec Królestwa Francji zawiera około 3 ton złota wtedy. Krzyżowcy ukradli z Konstantynopola ponad 100 ton złota. Takie są. Cały turyński też chyba. Wszystko. Jeden wielki szamer już się Bizancjum później nie podniosło. A później im powiedziano w XV wieku, albo się nam podporządkujecie, albo my wam nie pomożemy. Prosto.
To jest takie proste całkiem. Bo to było... Oj, tak było, proszę sobie zobaczyć. Jest taki film po rosyjsku, tylko trzeba znać rosyjski. Jest taki film, trzeba wpisać Gibel Imperium. Tylko trzeba wpisać wizantyjski urok, albo po angielsku Byzantyn Lesson. Bo jeżeli nie piszemy tego, to nam wyskoczy upadek Imperium Romanowego. I to jest cały 1,5-godzinny film o tym, jak upadło Bizancjum. Genialny film, moim zdaniem, wstrząsający, bo pokazujący potworną obłudę Zachodu. Włosi, biskupi włoscy w XV wieku mieli takie plany, tak kombinowali, jeszcze w XIV chyba, żeby z każdej rodziny bizantyjskiej wziąć po jednym chłopcu i wychować ich w Italii na łacinników. To, co zrobili Anglicy ze Szkotami w XVIII wieku, inżynieria społeczna, wtedy już wymyślono. I to łacinnicy wymyślili, niestety. Jest, proszę Państwa, jest wielka przepaść. Jeżeli ja słyszałem ludzi, którzy mówią, że bo Matka Boska w Fatimie mówiła, że się Rosja nawróci. Tak, Rosja się nawróci. Tak. Ale nie na rzymskokatolicy. Wybijmy sobie to z głowy. Rosja nigdy nie będzie rzymskokatolicka. Jeżeli ktoś ma takie marzenia, to znaczy, że po prostu nie zna ani historii, ani teologii, tylko kiedyś jedna pani, jechaliśmy gdzieś do Wilna i tam zacząłem coś mówić o słowackim i tej pani się to nie podobało, zaczęła histerycznym głosem krzyczeć, że to nieprawda. Ja mówię, proszę pani, pani udowodni, że to nieprawda. Ja panu nie muszę niczego nie udowadniać. No to niech się pan wyłączy. Ale Suworow na przykład żałuje, że Polacy w 1610 roku siłą nie przeprowadzili chrztu. Proszę pana, to nie tak. Zygmunt III Waza. Do czasów Zygmunta III Wazy mieliśmy na wschodzie spokój. Żadnych powstań kozackich, nic. A potem zachciało się Unii Brzeskiej. I się od Unii wszystko zaczęło. I Szewczenko pisze, kiedy dawno, dawno temu brataliśmy się z wolnymi Lechami, kiedy Unii jeszcze nie było, napisał. Kiedy Unii jeszcze nie było. Tak, ale... Po co im było na Polska była imperialna zawsze. Koniecznie uważa, że Unia Brzeska spowodowała wielkie cofnięcie się właśnie żywiołu polskiego na Ukrainie, bo poprzez to, oczywiście. Szlachta cały wyższe się nawracały do kościoła katolickiego, natomiast chłopki i niższe stawy, na których budowano cerkwie grekokatolickie, często byli to koloniści z Mazowsza i tak dalej, oni się trafiali w ten żywioł ruski, uczęszczali z cerkwi. To jest takie, wiecie, to jest ogromne uproszczenie, ale na przykład jeszcze w XVIII wieku są skargi, idą do Warszawy, do Sejmu, że Polacy, księża, biorą sobie oddział dragonów, najeżdżają jakiś prawosławny monastyr, zabierają im pola, batiuszkę, wyganiają z jakiejś cerkwi, se zabierają budynek i tak dalej. To są dokumenty na to w Warszawie, w archiwum akt dawnych, to wszystko jest. Tak. No myśmy się tam rzeczywiście momentami zachowywali jak koloniści. W 1569 roku znany obraz Madejki, stoi Zygmunt August z krzyżem podniesionym do góry, zaprzysięga warunki Unii Lubelskiej. A jednym z warunków było co? Że metropolita Kijowa usiądzie w Senacie obok biskupów katolickich. Nie dopuścili. A biskupi nie dopuścili. Że nie będziemy ze schizmatykiem siedzieć. To jeszcze była Unia Chadziacka. W sensie. Nie, to była to nie, to ale później. Później, w 1768 roku Sejm postanowił upaństwowić wielkie latyfundia biskupie i biskupom płacić roczne pensje. Biskupi łacińscy dostali po 100 tysięcy złotych, a unicy dostali po 50 tysięcy złotych. Prawda? No, ale to były walki na przykład, które są szkolne, takie same. Przecież świętego Bobole zamordowały właśnie bandy prawosławne. Proszę pana, ale po co on tam szedł? Po co on tam szedł? Przeciągać prawosławnych na katolicyzm. Prawda? No ale tam katolików przeciągano na prawosławie. Proszę pana. A ten ostatnio, nie wiem, parę miesięcy temu był taki najwyższy dostojnik kościoła, tego grekokatolickiego, przez nas tak zwanego, który twierdził tu na kuru, że oni ani nie są grekokatolikami, ani nie są unikami, tylko oni są pracerpią ruską. Nie, proszę pana. Czyli chcą nawrócić całą Rosję na swoją... Nie, proszę pana, ale to w tej chwili odbiegamy, naprawdę odbiegamy. Na swoją hierarchię.
Naprawdę odbiegamy od tematu. Jeszcze coś? Jakieś pytania? Pytania właśnie, nie oświadczenia, pytania. Jesteśmy po czasie. Oj, to najmocniej Państwa przepraszam już. Ja jestem potworna gaduła. Byśmy jeszcze tutaj mogli gadać pewnie. Mnie zresztą nazywają gadułą podolską, bo jak jadę na Podole, to mi się gęba nie zamyka przez cały tydzień. Proszę Państwa, no, jedziemy. 13 października, od 13 do 16 mam Lwów, Żółkiew, Podchorce, Olesko, a Sylwestra organizujemy w Żółkowicach.